Czy Formuła 1 przesadziłam o kwalifikacjach i początku wielkiej loterii w Azerbejdżanie? Co będzie dalej? O zmianie formatu sprintu i czego czekać w sobotę? Ostatni na Franca tosta Formuła 1 i następny w kolejce będzie pewnie helmut Marko. Ferrari traci kolejną kluczową postać. Czy to może być miejsce dla Marcina Budkowskiego? Tak czy inaczej, Fred Wasser mówi: nie ma sprawy, nic się nie dzieje. Kwiat, bardzo ciekawie i zabawnie o werstapienie, że każdego można pokonać. Prawdopodobnie ma na myśli siebie. Potem depesze i na koniec specjalny segment F1 vlog. Jak to wszystko się zaczęło i pytania. Od Was, witajcie najmilsi w 500 wydaniu fan vloga, naszym jubileuszowym. Dziękuję Jacku od razu za, za pierwszego Donatana. Bardzo mi miło. Dziś jestem trochę bardziej uroczysty pod krawatem. Chodzi o to, żebym się nie awanturował, dlatego że jestem trochę poddenerwowany. A przy okazji mamy jeszcze pewną okazję. Fakt jest taki, że. No... Różnie nam się zmieniały nazwy formatów, i jakby dodać do tego szybkie strzały, być może wyszło by trochę więcej, ale nazwa jest nazwa, format jest format, więc dziś 500 wydania vloga. Mam kilka specjalnych niespodzianek dla Was. To wszystko będzie pod sam koniec programu, kiedy przejdziemy przez Forum 1, ale jeszcze zanim przejdziemy do vloga, to chciałem powiedzieć, że będą jeszcze życzenia od bloku blok ekipy. Później chciałem Wam przypomnieć, że jest, są zawody go kartowe 13 maja, które organizujemy po południu, gdzieś w jednej z warszawskich hal. I potem wieczorem będzie nieformalne spotkanie na powiślu, więc jeżeli chcecie przystąpić do tego, do tego wydarzenia, to, to zapraszam serdecznie na moją stronę czarygutowski.pl. Są jeszcze dostępne wpisowe i wisi najnowszy drive przed Grand Prix z no, Ale nie tylko o to, taki wiecie, bardziej on jest ogólnikowy, ale też o Formuła 1, Więc zapraszamy Aldo z Maxem z Maxem Caponem. Tymczasem przechodzimy do akcji na torze. Przyznam, że trochę mi gorąco pod tym krawatem, ale mam nadzieję, że jakoś dotrwamy do samego końca. Kwalifikacje i początek wielkiej loterii. Na początku, KU1 wydawało się, że to jest zły pomysł. I być może faktycznie był najlepszy, że Formuła 1 przesadziła, dlatego że mieliśmy dwa dzwony, jeden po drugim czerwona flaga. Więc to też bardzo utrudniło jazdę kierowcom, szczególnie biorąc pod uwagę, że, że mieli ze sobą tylko jeden trening i nie wszyscy go przejechali. Dziękuję bardzo Przemku za, za donata. Yy, więc no, wyglądało to tak dość trochę, wiecie, trochę za dużo, trochę za dużo o, radości naraz. Natomiast potem oczywiście kierowcy się wjeździli yy, no, takie, takie momenty trochę dzierają ziarno od. Plew, w pewnym sensie, dlatego że wiadomo, że ci najbardziej utalentowani kierowcy, oni po prostu bardzo szybko zyskują ten rytm i po prostu dość szybko wchodzą na te szybkie obroty. Kierowcy, powiedzmy, mniej zdolni, chociaż ciągle są bardzo dobrzy kierowcy, potrzebują trochę więcej czasu wydaje mi się, że to był taki też przesiew, ale z drugiej strony też było, była to próba dla inżynierów, dlatego że trzeba było szybko ustalić bolidy i generalnie po prostu była to dość ciężka sesja. Zacznijmy od tego, że jeden jedyny trening, i już na samym początku była rzeź, znowu była czerwona flaga po awariach bojdów Magnusana coś z silnikiem i który jakby coś tam upłonęło i to była awaria hydrauliki. Okąd został w tym momencie wstrzymany także dlatego że bali się, że to jest podobna awaria i pierwsza rzecz, która się ujawniła do poprawy to było oczywiście to, że jeżeli mamy tylko 60 minut treningu to zegar powinien stanąć. Normalnie w treningu, jak jest czerwona flaga, zegar bije dalej, natomiast jeżeli jest tylko 60 minut, no to absolutnie, no, szczególnie na tak trudnym i niebezpiecznym torze, jakim jest baku, absolutnie było to coś no, nie, nie do końca przemyślanego. Poza tym to już wasze, wasze jakby. Sugestie z ale jednak sesja powinna trwać 90 minut, jeżeli już to jest jedna, jedna sesja przed weekendem spinterskim. Bardzo słuszne uwagi. Ferrari były szyb, szybkie w treningu, ale szczerze mówiąc tego można było oczekiwać wcześniej, choćby dlatego, że w Australii Ferrari też były szybkie, co też mówiłem z, podczas vlogów w Australii, tylko po prostu nie byli w stanie tego wykorzystać. Leclerc tylko 37 e, setnych e, straty. Carlos Sainz na P4, prawie 0,6 sekundy, straty z kolei i otworzy jeszcze o ścianę P1 dla, dla MAXA, P3 dla, dla Pereza, tak tak mi się wyglądało. Mercedesy były poza pierwszą dziesiątką. Co pokazywało, że, te, że, że prawdopodobnie te poprawki no zresztą takie zapowiadał Luis. One jeszcze tak dobrze nie działają. Fakt jest taki, jednak gdzieźni też samodzielnie jak Louis Hamilton mówił zresztą, że dla nas to będzie początek nowej ścieżki. Eee, oczywiście, jeśli chodzi o samą podstawę samochodu, to jest wciąż ten samolit, ale po części już w drodze tam, gdzie chcemy się znaleźć. Nie będzie jednak tak, że od razu się znajdziemy w tym miejscu i będziemy szybcy. Tam są między innymi zmiany w zawieszeniu Mercedesa, wprowadzone jakby na początku tych wszystkich korek, które będą prawdopodobnie prowadziły do tego, żeby boli był zbliżony do Red Bull'a. Jest to po prostu zmiana kierunku, zmiana koncepcji. Wiadomo obu już, że będzie ryzykownie i że będzie losowo, tak z zostawieniami boli na resztę weekendu. Kluczowa była. Strategia oczywiście przejazdów i element taki, czy się ktoś dał wciągnąć, czy się nie dał wciągnąć. I w ten sposób dochodzimy do sesji zwanej Q1. Było ciasno, było ryzykownie od razu, żeby było napierać, chociaż być może nie aż tak bardzo jak niektórzy zawodnicy. Mieliśmy ten, to wypadnięcie De, de Vriesa, o którym zaraz sam odpowie, opowie i mieliśmy potem wypadnięcie Gastiego, który akurat miał, miał ku temu powody, dlatego że de facto z powodu awarii stracił jeden, jedyny trening. I potem mieliśmy też taki ekscytujący finalik. Odpadli z 16 miejsca Joe, który na początku się spektakularnie odwrócił, powiedział, było ciężko, niczym szczepności było zabrakło ledwie dwóch setnych sekundy. Huckman z miejsca, co ciekawe, po raz czwarty pokonał Magnussona, choć tym razem. Pomogło mu szczęście. Magnuson prawdopodobnie byłby wyżej, gdyby sam nie miał problemów. Mówi: Q1 było przerywane. Dwie czerwone flagi, wcześniej tylko jeden trening. Ciężko było złapać. Rytm okrążenia nie były tak czyste, jak chciałem. Sądzę, że Q2 leżało w granicach naszych możliwości. Mówi Niko Huckelberg: 18. Kevin Magnuson stracił pierwszy trening. Eee, przed kwalifikacjami zmienił pompę paliwową i miał jakiś problem z elektryką. Z kolei mówi tak: frustrujące, ale co możemy zrobić? Co zrobisz? Jak nic nie zrobisz, jak to mówią. Bolic przerywał. Brakowało mocy na prostych. Czuję, że bez tego problemu mieliśmy tempo. Nasz czas nadejdzie, ale do Dotąd nie było za dobrze. W pierwszym treningu i tak miałem tylko trzy okrążenia z powodu silnika. A i tak było ok. Czyli mówię o tym, że no, mimo tego, że nie jeździł praktycznie w pierwszym treningu, de facto to tempo i ten rytm miał już od samego początku. Co zdaje się jest dobrym zapowiedzią na resztę weekendu. Tylko obawiam się, że na tak, tak zdrabliwym torze jak Baku, to, to, to Kevin może znowu coś wymodzić. 19. Pierre Gasly, który stracił wcześniej pierwszy trening, więc nie dziwił ten błąd w Q1. Zresztą na wyjściu nie, nie przewalił tak centralnie jak De Vries, tylko no już w końcówce tego przejechania, przejeżdżania zakrętu mówi: ciężki dzień. Cały piątek dla zespołu był trudny. W pierwszym treningu mieliśmy wyciek hydrauliczne. Chłopaki wykonali niesamowitą robotę, aby naprawić samochód tuż przed kwalifikacjami. Na tak ciężkim tarze, to że po tylko kilku okrążeniach w treningu, wjeżdżając w te trzy, w trze trzeci zakręt, nie hamowałem nawet tak późno, ale też nie hamowałem wystarczająco mocno, aby przejechać ten zakręt. Wpadłem w postronność i wjechałem w ścianę. I 20. De Vries, dość mocne walnięcie w zakręcie 90 stopni. Znowu trzeci zakręt. Zresztą tam widzieliśmy samochody nie raz, nie dwa, że lądowały. Jest to typowe miejsce. De Vries, które co tu mówić, no, jest debiutantem, ale po tym, co działo się w się po tych oczekiwaniach, jest trochę rozczarowaniem początku sezonu. Mówi tak. Nie wiem, co się wydarzyło, wszystko odziało się tak szybko. W zakrętach 1 i 2 wszystko było dobrze. Nie chcę wnioskować, dopóki nie dowiem się dokładnie. Nasz boycott jest naprawdę mocny w ten weekend. Tutaj Alfa Tauri naprawdę liczy na postępy, bo początek bardzo trudny. Trening był udany i mieliśmy nadzieję, że wykorzystamy to w kwalifikacjach. Niestety na początku sesji mieliśmy opóźnienia. Musimy sprawdzić, co się wydarzyło, idź dalej i zobaczymy, co przyniesie. Jutro, mówi filozoficznie, teraz pora na Q2. Mieliśmy tak piękny onboard Fernando Alonso, jak szedł po prostu od zakrętu do zakrętu pod ścianę. Kilku kierowców miało takie piękne onboardy, jednym z nich był Fernando. To wyróżnia ziarna, od oddzielał, oddzielam w skrócie pusto. Absolutnie jechał jak no tylko oczywiście resztę dyktowała prędkość samochodu. Albon też, trzeba powiedzieć, były nagrania z kamery pokładowej, nie wiem, czy zwrócić uwagę, ale też jechał jak natchniony, trochę przesadził, tam było widać, być może taki element, Albon bywa taki trochę dziki, taki trochę narwany i to nawet widać w jego stylu jazdy, co oczywiście nie zawsze się sprawdza. Natomiast co do zasady, jednak trzeba powiedzieć, że tu, Duże Wrzeżanie ma dużą pewność za kierownicą tego samochodu. No i mieliśmy też sańca, który oczywiście cieniował i marudził, ale jeszcze raz Sainz to z kolei znowu bardziej bardziej plewa niż jarno. Jedenasty George Russell, który stracił tak naprawdę awans w ostatnim sektorze, mówi nie jesteśmy wystarczająco szybcy w ten weekend, dawałem z siebie wszystko, popełniłem błąd w ostatnim zakręcie, co zablokowało mnie przed wyjściem do Q3. Nie sądzę jednak, że spiąłbym się wyżej niż na ósme miejsce. Mówi tutaj o Q2, a nie o Q3. No i mówi, że to takie dziwne, że w Australii był tak wysoko w kwalifikacjach, nagle zmienią tory i z kolei jest o wiele gorzej. Dwunasty Esteban Ocon też stracił czas w pierwszym treningu zespół bał się powtórki awarii po yy, problemach Gasliego. Otarł się te sześciany w q naprawdę szedł wszystko, co się dało. Oko to kolejny kierowca, który, trzeba powiedzieć, jeździ bardzo, bardzo odważnie i robi to wrażenie. Mówi tak, w pierwszym treningu przejechałem tylko trzy okrążenia, bo w obu bolidach pojawił się problem. Brakowało nam danych, więc musieliśmy zgadywać przy dostrajaniu bolidu na kwalifikacje. Na moim ostatnim okrążeniu dałem z siebie wszystko. Było bliskie perfekcji, może z wyjątkiem dwóch ostatnich zakrętów. Staraliśmy się z inżynierami, daliśmy z siebie 100% i to jest najważniejsze, ale brakuje nam tempa i Bolit trochę dobija do ziemi. Mamy problemy w pewnych zakrętach, ale weekend jest długi, mówi Okon. Tutaj, Alpine to był jeden z dwóch zespołów, które przywiozły największe upgrady na ten wyścig, drugim był McLaren, którym oczywiście pokoiło lepiej. 13. Aleksander Albon. Albon mówi tak, było tak ciasno i bardzo mi się to podoba. Walczyliśmy o wejście do Q3. Jeden błąd i po wszystkim. Tak to już jest. Straciłem czas tam, gdzie znajdował się Carlos. Nie to, aby jechał mi przed nosem, ale bo idy są tak bardzo wrażliwe. Mówię o tym po prostu, że no, jak jest struga powietrza zaburzona, nadal stanowi to jakiś problem. I też jest kwestia taka, że czasami z ogrzewaniem opon, jak trzeba jechać innym tempem, to mniej więcej chodzi o takie rzeczy. Emilia na vlogu, ktoś wrzeczy mi sepka. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Eee... W ogóle za wszystkie e, gratulacje. O, Max się pojawił, witaj, Maxiu. E, wracając do Albona, niestety dziś się pomyliliśmy. No, bo po prostu pełnił błąd. 14: Walter Botas mówi, że to intensywny dzień jeden trening i od razu kwalifikacje. Ale jeśli chodzi o ustawienia, Bolidu było całkiem dobrze. Pozytywne jest to, że byliśmy szybsi niż Melbourne, ale wciąż niewystarczająco. Zobaczymy jutro. To długi weekend i wiele szans. I sergeant 15 w końcu przed do Q2 mówi: Tak, było dobrze. Aleks, ja mieliśmy dobre tempo. W końcu udało mi się wejść do drugiej sesji. Długo na to czekałem. Cieszyłem się, że udało, że udało się złożyć okrążenie pod presją pod koniec Q1. A w Q2 już nie wszystko się udało. To podsumuję sergeant, ale kolejne kolejny kamień milowy, byle tak dalej. Przechodzimy teraz do Q3, do tej sesji finałowej. Po pierwszych przejazdach, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, pewnie tak, i Max Verstappen i Charles Leclerc mieli identyczny czas, co do tysięcznej sekundy, co jeszcze raz stanowi jakimś pięknie I też o tym, jak niesamowici są ci kierowcy, bo to są tysiąckonne bolidy, o niewiarygodnych osiągach, osiągają 6G do 6G w podczas hamowania w niektórych miejscach, w niektórych zakrętach, bardzo skomplikowane, bardzo szybkie. No, najbardziej, dziękuję bardzo Dariuszu, najbardziej niesamowicie maszyny świata i kierowcy świata. Dwa różne boidy Ferrari Red Bull, dwóch różnych kierowców i oni się mieszczą co do tysięcznej sekundy tak samo w czasie. Naprawdę takie rzeczy tylko w Formule 1. Jest to niesamowity sport i to było przepiękne. Natomiast Leclerc, jako że jako drugi ustanowił ten czas, to miał drugie pole. Tak jest, zresztą stoi w regulaminie. Przypomnę, jak w 90 Siódmym, y, siódmym roku dobrze mówię. Y, tak, taki sam czas w ostatnich kwalifikacjach sezonu na Heres w Grand Prix Europy miał trzech kierowców. Y, to był Villeneuve, Schumacher i Heinz-Harald Frentzen, czyli dwa Williamsy, jedno, jedno Ferrari, wówczas także byli oczywiście ustawieni według czasów, według tego, jak osiągali czasy. Sam finał był absolutnie fenomenalny i Charles Leclerc, no, super szybki kierowca, po wielkiej wtopie w Australii rehabilitacja i po prostu pokonał obu kierowców Ferrari, którzy jednak wydaje mi się mniej ryzykowali niż Leclerc, to, to trzeba przyjąć, po prostu nie było takiej konieczności, wiedzą, że mają, że w wyścigu zyskają prawdopodobnie przyjemność. Szal mówi tak: Jestem zaskoczony, z pewnością. Jedną co sądziliśmy, że będzie wspaniale, e, e, jeśli w, w kwalifikacjach e, dojedziemy przed Mercedesami i Astonami, a jesteśmy na pole position. Red Bull wciąż są szybsze i ciężko będzie utrzymać z tyłu wyścigu, ale i tak jesteśmy bardzo zadowoleni. No i przed sobotą, mówi, będzie ciężko, bo jeszcze nie jechaliśmy na oponach Medium, więc po raz pierwszy założymy je dopiero w kwalifikacjach, a będziemy mieli tylko jeden nowy. Komplet. Drugi Max Verstappen, nieszczególnie zmartwiony, był taki incydent, że w Q1 został wypuszczony w niebezpiecznym stanie, unsafe condition, z angielskiego, poluzowany zagłówek, czy generalnie po prostu tutaj ten element, który ma zabezpieczać szyję kierowcy. Dziękuję za kolejne gratulacje. Natomiast nie było konsekwencji, dlatego że sędziowie ustali, że kiedy wyjeżdżał z boksu, on był zamocowany dobrze, tylko potem po prostu coś nastąpiło. No ciekawe, moim zdaniem jednak... Potraktowali go łagodnie. Mówiąc w skrócie, bo, bo jeżeli z... co poluzował się, no jeżeli się poluzował, to powinni dostać karę. Tak czy inaczej, po prostu i tak jak się dostaje karę, a jeżeli coś pękło, no to powiedzmy, to jest jedna, jedyna wymówka. Tak czy inaczej, był znowu piękny onboard od Verstappen'a Q3 i po prostu tak szedł znowu pod ścianę i jechał absolutnie jak znud, fenomenalnie. Świetny kierowca, bez dwóch zdań. Mówi tak. Tu zawsze jest ciężko złożyć całe okrążenie. Na drugiej próbie próbowaliśmy czegoś innego na okrążeniu wyjazdowym, co nie było idealne. E, jedzie się na limicie, co nigdy nie jest najłatwiejsze, ale mamy drugie pole startowe i bardzo dobry bolid w trybie wyścigowym. Jutro chcę mieć czysty dzień. Bardzo łatwo popełnić tu błąd. Dlatego, że jest to oczywiście, oczywiście kwestia tego, jak będzie grywanie karusa. E, jak, e, e, no jak rozłożyć siły, szczególnie, że no jutro do zdobycia będzie tylko 8 punktów za, za zwycięstwo. E, a największe punkty, oczywiście do zgarnięcia w niedzielę. Sergio Perez na. W pozycji w pierwszym sektorze przejechał rekord purpurowo, ale schrzanił drugi sektor. I ostatecznie nie mu wiku. jeden było bardzo trudne z tymi czerwonymi flagami i z tylko jednym kompletem opon, bez dłuższych treningów. No i ten komplet, żeby zaszczędzić oponę na później. Moje ożenie w q 3 Eee, nie było idealne, ale jeśli da się gdzieś ścigać, to właśnie będzie ten tor. Eee, wiedzieliśmy, jadąc tu, że Ferrari będzie dla nas największym zagrożeniem. Są bardzo wydajne, jeśli chodzi oczywiście o aerodynamikę. No i czwarty, Carlos Sainz, mojej mini. Eee, strata ośmiu dych do kolegi z ekipy Szala Leclerca, co oczywiście jest, co to zrobić, bardzo, bardzo słabe. Obrót w Q1, przepołowane hamowanie w Q2, I to było takie charakterystyczne, to było w zasadzie. Jedyne miejsce, gdzie miał odwagę coś zaryzykować, bo było gdzie uciec, czy tam jedno z niewielu. I od razu, kiedy tylko zaczął skręcać, uznał, że nie, nie, jednak nie i i nie skręcił. Być może dobrze, bo by przewalił Natomiast tu oczywiście kwestia tego, że on nie czuł tego bolidu tak, tak dobrze jak leklerk, to jest oczywiste. Czy to kwestia ustawień bolidu, czy jednak kierowcy, moim zdaniem prawda może leżeć gdzieś po środku. Z całą pewnością nie jest tak zdolnym kierowcą jak leklerk i to mu po prostu przeszkadzało. On, to jest ten typ kierowcy, który potrzebuje trochę więcej okrążeń, żeby złapać ten rytm. I ten typ kierowcy, który zyskuje... Jak zaczęto na przykład asfaltować pobocza w Formu 1, no to e, czyli w sensie, że jak się wyjeżdżało poza krawędź toru, jak się wyjeżdża teraz, no to na większości torów zamiast żwiru czeka asfalt, żeby kierowca mógł wrócić. To bardzo wyrównało stawkę, dlatego że wielu zawodników, którzy wcześniej nie mieliby odwagi, żeby ryzykować, a już szczególnie tak wcześniej, po prostu miało odwagę, bo wiedzieli, że nie będzie to miało żadnych konsekwencji. E, więc no, w świat Formuły 1 czy w wyścigu dzieli się na tych kierowców, którzy są bardzo, bardzo szybki od razu, i takich, którzy potrafią im dorównać, ale po dłuższym czasie. I Carlos Sainz z całą pewnością jest jednym z tych kierowców, myślę, że ten jeden zakręt i generalnie cały przebieg tych kwalifikacji po prostu to pokazał, nawet jeżeli skarżył się na opony. Mówi tak, już od pierwszego treningu liczyłem się dobrze w bolidzie, choć był naprawdę szybki. Z braku treningów nie byłem w stanie nadrobić tej straty, bo jest nie tak dobry jak Charles Leclerc. Od początku ku 1 brakowało mi pewności... Yy, i rytmu. Sam sobie skomplikowałem sprawy używając dwóch kompetów o miękkich opon w Q1, przez co miałem mniej nowych kompetów w Q3, co zwiększyło straty do czołówki. Uratowaliśmy dzień na czwartym polu, ale było mi bardzo ciężko. No i mówił teraz, że będą musieli przez noc jakoś wykombinować, zobaczyć, co można zrobić z bolidem, żeby jemu jechało się lepiej. Z bolidem da się coś zrobić z kierowcą, niestety nie do końca, ale myślę, że w wyścigu powinno być dobrze. Piąty Luis Hamilton. W treningu miał, znaczy trochę później, trochę później wyjechał, jeśli dobrze pamiętam, a z całą pewnością nie jeździł tak dużo, jak mógłby, raportował problemy ze zbyt miękkim, e, zbyt długim pedałem hamuca. Do Q3 wszedł z dziesiątej pozycji, czyli tak już naprawdę rzutem na taśmę, ale potem piąty czas, e, no około sekundy straty. Mówi tak, w Q2 miałem problem, miałem tempo, ale nie zużyłem kółka, za to w Q3 było naprawdę słodkie. To okrążenie było słodkie. Potrzebujemy trochę więcej czasu, aby darować Ferrari. Od tej pory nie możemy nic zmieniać bo idzie, więc to jest nasze tempo na ten weekend. Daje nam możliwość zdobycia punktów. Podsumowuje Luis Hamilton. Szósty, Fernando Alonso. Mówi, że no, mieli problemy techniczne. Mówi, tak, mogliśmy się spisać ciut lepiej, mieliśmy problemy z DRS, co kosztowało nas kilkadziesiąt sekundy. Trochę uspokojono, bo to człowiek tak się zastanawiał. Prawdopodobnie Fernando byłby, gdyby nie DRS, byłby przed tym, przed e, Saincem. Bo tak ze 3-4 dychy minimum stracił na tym. To jednak dopiero piątek, więc przed nami jeszcze długi weekend. Nie ma na myśli weekendu majowego, tylko ten konkretny. Oni tam nie obchodzą trzeciego. Wiele szans, więc mam nadzieję, że nadrobimy kilka pozycji. Jutro rano wstaniemy wiedząc, że nie ma treningu. Jedziemy na tor i od razu będą kwalifikacje. Musimy być na to gotowi, ale podoba mi się to wyzwanie, mówi Fernandinho. Siódmy Lando Norris generalnie McLaren do przodu. Mówi tak, nie był to najlepszy dzień. Powinniśmy być na piątej pozycji, ale nie zrobiliśmy dobrej roboty, jeśli chodzi o strategię. Jechałem sam i nie miałem cienia aerodynamicznego, czyli mówi po prostu, że tak go wypuścili na to, że nie miał się pod kogo podpiąć, ani oskarpiastry, zdaje się, też nie jechał tam na, na Wabik. Ale zespół wykonał świetną robotę. Upgradey zadziałały i zyskaliśmy trochę prędkości. Pomogło nam też tylne skrzydło z mniejszym dociskiem. Eee... Ósmy, Yuki Tsunoda, naprawdę kawał dobrej roboty. Tym bardziej, że no, w pierwszym treningu, e, gdy się obracał, zeszła mu opona z obręczy. Dojechał bojdem do boksów e, już dymiącym i skrobiąc podłogę. Zespół składał bo na trytytki i taśmę klejącą, bo nie było czasu na to, żeby, żeby zrobić większe poprawki, bo to był jeden, jedyny trening. W kwalu jeszcze otarł się w ścianę, ale mimo to wszedł do Q3. I ósme Pole startowe. Muszę powiedzieć, że jeszcze raz, że. że... I to mnie bardzo cieszy, że Yuki po prostu się odrodził jak Feniks z popiołów. I w tym trzecim sezonie faktycznie robi to, czego od niego oczekiwano. Zdaje się trochę wcześniej. Mówi tak. Przede wszystkim bardzo dobra robota zespołu. Inna sprawa, że tor nam lepiej pasuje, ale wycisnęliśmy wszystko z bolidu i ja sam z siebie. To był dobry kombat, tym bardziej, że miałem problemy w pierwszym treningu. Czuję ulgę, ale przed nami jeszcze wiele ciężkich sesji, gdyż zdroworozsądkowo moimi widzicie, widzicie, jak się zmienił Tsunoda. No? Bo to widać nie tylko na to, że generalnie widać w jego, w jakiejś takiej powadze, jaką zachowuje, skupieniu. E, nie wiem, odnoszę wrażenie, jakby zyskał 30 punktów do IQ, czy coś takiego. Naprawdę koleś po prostu dorósł, wyrósł, był bardzo młodo wrzucony do bolidu. Wszystko, co miał, to prędkość, natomiast w głowie fiu I przez te dwa lata Formuła 1 naprawdę wychodzi na ludzi, co jest super fajne, dlatego że. Przyda się mocny Japończyk w 1, oby tak dalej. Myślę, że to już jest naprawdę, to jest ten krok. Pewnie będą jakieś tam od czasu do czasu przygody, coraz mniej, ale trzeba powiedzieć, że tutaj budujące jest to, jak, jak po prostu Yuki robi e, postępy. E, dziewiąte pole dla Lance'a Strola ponad 30 sekundy za Alonso. on zgłaszał problemy także z Boyd'em, mówi, było ciasno, Boyd sprawował się naprawdę dobrze, ale mieliśmy problemy z DRS, szczególnie w Q3. Nie miałem DRS, co było kosztowne. Kurczę, mam wycięte różne fajne kawałki fan vlogów pod koniec. Tylko kilka, no bo przecież nie będę robił fan vloga z f fan vlogów. Nigdzie nie udało mi się włapać miejsca, gdzie mówię głosem Lansa Strola. No ale trudno. Może może kiedyś. Może na setne. I dziesiąty, Oskar Piastry kawał dobrej roboty. Pamiętajcie, to jest debiutant, to jest ultra ciężki tor i nie ma tutaj co mówić znowu, że się skończył Piastri zanim się zaczął, dlatego że to jest naturalne, że w takich warunkach Norris będzie od niego szybszy. Mówi tak, Bolid sprawuje się dobrze i mi jechało się ok, zabrakło nam jednak opon pod koniec Q3, to była mała niespodzianka, że udało nam się wejść do trzeciej sesji. W związku z tym nie oszczędzali za bardzo opon po prostu na tą trzecią sesję. Bolit jest dobrze wyważony, podobnie jak poprzednio, ale jest szybszy. Wygląda na to, że zrobiliśmy dobry krok naprzód, dodaje Piastri i za to trzymamy kciuki, tak samo jak trzymamy kciuki za całego McLarena. Pytanie, co dalej? Ale nie pytam o McLaren, a pytam o to, co będzie dalej, jeśli chodzi o ten nowy, szalony format weekendu, który został zatwierdzony we wtorek, czyli bardzo późno, ale jak to mówią, lepiej późno niż e, później. E, dziś mieliśmy tylko po jednym treningu od razu klasyczne kwalifikacje do niedzielnego wyścigu, natomiast sobota będzie oddzielona sportowo od całego weekendu, od całej reszty. Drugi trening zamieniony w krótsze kwalifikacje do sobotniego sprintu. Format będzie podobny jak dziś w klasycznych kwalifikacjach, tylko sesje będą krótsze, a kierowcy będą musieli używać tylko i wyłącznie wskazanych opon. Więc tak, w Q1 e, zamiast 18 minut kierowcy będą mieli 12 minut do dyspozycji i będą używali tylko opon medium. Q2 potrwa 10 minut zamiast 15 i dozwolone będą też tylko opony pośrednie. Q3 zajmie z kolei tylko 8 minut zamiast 12 i tam w grę wchodzą już tylko softy. Pytanie, czy uda się zrobić po dwa przejazdy na przykład, a ja przypuszczam, że nie wszystkim, no bo nie, nie wszyscy będą jechać w jednym miejscu, więc stawka jest trochę roz, jakby rozbita. Więc, więc no, pytanie, jakie, jakie będą strategie przejazdów po prostu. Czy nie będzie na przykład wyścigu pod koniec pit lane, żeby stanąć, żeby jak najszybciej zalecić to pierwsze okrążenie i potem ewentualnie starać się przejechać drugie, plus jeszcze no, zabezpieczyć się na wypadek czerwonej flagi, która może znowu przekroczyć sesję. Myślę, że to 8 minut to jest trochę przegięcie, w sensie, że tam... Znaczy, będzie bardzo fajnie i w ogóle się nie mogę doczekać, bo moim zdaniem będzie super ekscytujące dzięki temu, ale to nie, jakby zbyt duża losowość nie, nie pozostawia jakiegoś marginesu naprawdę, że to po prostu Czasami jak kierowcy mają pecha tak i powiedzmy, nie przyjadą tego okrążenia, czy tam w Q2, czy Q1, czy nawet w Q3, no to zawsze jednak jak mieli tych da dajmy to 12 minut, no to był moment, tylko prawdopodobnie zespół podjął decyzję ryzykowną, żeby nie robić pierwszego przejazdu. Natomiast tutaj możesz skończyć na tym, że zespół zrobi wszystko tak, jak należy, ale po prostu zbieg okoliczności sprawi, że kierowca nie przejedzie nie przyjedzie, eee, okrążenia w kwalifikacjach. Po prostu, bo 8 minut nie, z nie, z nie zostawia żadnego marginesu. To dopiero zobaczymy. No i potem będziemy mieli wyścig sprinterski. 17 okrążeń, punktowane 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Czyli od pierwszego do ósmego miejsca, tak jak klasycznie. No i jedna z różnic polega na tym też, że kierowcy będą mogli używać DRS-u już po okrążeniu ze startu zatrzymanego lub po przejechaniu, lub po neutralizacji. Niedziela będzie zupełnie normalna. Natomiast jakie to niesie komplikacje generalnie dla zespołów? Jeśli chodzi o piątek, no to tak, tylko jeden trening na przygotowania, zamiast trzech w Podczas tradycyjnego weekendu plus no, normalnie byłaby nocna analiza danych, natomiast no, to, to znamy, że sprintów, że w tym przypadku nie ma to sensu, bo w, nawet w poprzednim formacie sprinterskim już i tak nie, nie dało się nic zmienić w bolidach. Jeszcze pamiętacie, że normalnie podczas normalnych weekendów są symulacje, w fabryce dane są przesyłane. Teraz kierowca symulatora w zasadzie nie ma z dużo roboty po treningu, bo znaczy szybko ekspresowej. Natomiast no, nie jest to taka robota jak normalnie, dlatego że zaraz potem kwalifikacje i bojdy są zamrożone. Andrew Showin, czyli szef do inżynierii na, na, na torze Mercedes, mówi: Tracisz możliwość skoncentrowania się na długich przejazdach i musisz naprawdę się zastanowić nad tym, jakie są prawdziwe priorytety. Mówi o tym formacie weekendu. Dyrektor sportowy Ron Meadows mówi, to nowy sposób pracy dla wszystkich zespołów i daje spore szanse na wybicie się ponad przeciętny poziom danej ekipy, chociaż patrząc generalnie na układ sił, nie jest jakiś nadzwyczajny, cały czas mamy tak na czele Red Bulle, Ferrari, to, owszem trochę ponad przeciętny poziom swój z początku sezonu, ale Australia nie pokazała ich pewnej prędkości, eee, w, no, w Aston, gdyby nie problem z DRS-em, też był, byłby gdzieś tam na górze, więc generalnie... Po, o, Alfa Tauri, to jest, powiedzmy, ten wyjątek. Dziękuję, Raul, za, za Donata. Jak się trochę uzbieram, może pokażę Wam spodnie. Aczkolwiek będzie trochę siara. Mam spodnie, żeby nie było. Eee, więc dan minus. Eee, tak, mówi, że. Eee, tak. Potrzebujemy zmaksymalizować liczbę okrążeń w pierwszym treningu, więc prawdopodobnie nie, nie planujemy zmian ustawień, które zabierają czas jazdy kierowcom, bo tu jest jeszcze bardzo ważne. Kierowcy muszą się wiedzieć w boli. Więc po prostu im tych, tych okrążeń bardzo brakuje. Będzie to duże wyzwanie dla inżynierów i kierowców, aby znaleźć optymalne ustawienia, zarówno na kwalifikacje, jak i. Ciężki wyścig. Ciężki wyścig, czyli w sensie, że z dużą ilością paliwa. No, jeśli chodzi o sobotę, no to to, co jest wielką zmianą i też o tym mówi między innymi Fernando Ronso, kierowcy od razu z marszu wyjeżdżają na tory. Jedną w kwalifikacjach, co też jest niecodzienne. Takie rzeczy się normalnie nie dzieją. Teraz spije z czystej wody, żeby nie było, ale potem się yy, zastanowię. oczywiście po programie. Może na się w y, ciemnej będą krótsze i nowe. Andrew Shovlin mówi, że to, wiel że to stawia wielkie oczekiwania przed kierowcami, e aby byli w stanie pojechać jedno najszybsze okrążenie z miejsca. Więc oczekuję, że wszyscy będą robili przyjazdy na kilka okrążeń. Czyli uważa, że po prostu szczególnie na początku sesji kierowcy po prostu będą wyjeżdżali na tych mediumach i zamiast robić jeden strzał, jedno szybkie okrążenie i wracamy i drugi strzał, no to raczej będą jeździć trochę dłużej po torze, tylko po to, żeby po prostu e no, złapać rytm. No bo treningu nie będzie. Tylko niedziela będzie normalna. I co do regulaminów w zawiesie, to jest tak. Kary cofnięcia na starcie za przewinienia w treningu i kwalifikacjach piątkowych odnoszą się do niedzielnego wyścigu. Czyli jakby dziś ktoś miał być ukarany, czy w kwalifikacjach, no to w niedzielnym wyścigu będzie karany, a nie w sprincie. Kary cofnięcia na starcie za grzechy popełnione w sobotniej czasówce odnoszą się do późniejszego sprintu. Kary cofnięcia na starcie za wtopy w sprincie odnoszą się do niedzielnego wyścigu. Złamanie zasad Park Ferme, czyli no, praca przy bolidzie, oznacza start lane i w sprincie, i w wyścigu niedzielnym. Kary za wymianę elementów wkładu napędowego noszą się tylko do niedzielnego wyścigu. Tak to moi mini wykombinowali. Czego jestem, co wy o tym sądzicie? Ja wiem, że to jest dopiero początek weekendu, ale myślę, że już o tym można trochę podyskutować. Max był oczywiście pierwszym krytykiem tego systemu. Mówi, że Baku to jest bardzo wymagający tor. Jako tor uliczny z długimi prostymi daje dużo opcji co do ustawień skrzydeł, czyli po prostu nawet nie będą mogli tych opcji, nie mogli tych opcji wyeksplorować, musieli szybko wybrać dokładnie jakie skrzydło wybrać, czy, czy mniejszy docisk, czy większy docisk i jak je dostroić. Dziękuję bardzo Karolu za, za twojego Donatana i za, i za miłe słowa. No, i mówi, jest niezadowolony. Mówi, mówi tak, rozumiem, że oni chcą, aby każdy dzień weekendu był ekscytujący, czyli także piątek, ale sądzę, że lepiej było skrócić weekend, jeździć tylko w sobotę i niedzielę i sprawić, aby te dwa dni były ekscytujące. No ale co z biletami za piątek? Przecież tory zarabiają niemal tylko i wyłącznie na sprzedaży biletów. Całą resztę zabiera forum 1 ze wszystkiego, co się da, więc, więc no, ten jeden dzień to jest zły dla, będzie zły dla promotorów wyścigów, którzy płacą dziesiątki milionów dolarów za prawo ich organizacji. No i mówi jeszcze, Max, dla mnie wyścig sprinterski polega tylko i wyłącznie na przetrwaniu, nie chodzi o ściganie się, dla mnie, gdy masz szybki bolid, nie ma co ryzykować. Zresztą to samo mówi Fernando Alonso, egocentryk tego z Maxa, on nie ma co ryzykować, bo on ma najszybszy bolid. Lucky boy. Jak wam się to podoba? Muszę powiedzieć, że mi póki co, przynajmniej to, co zapowiadałem na sobotę, bardzo. A szczególnie te krótkie kwalifikacje Myślę, że będzie Pojawią się jeszcze jakieś rzeczy, które nie były do końca przemyślane Jak nie tym razem, to, to, to za kolejnym Ale co do zasady No mi się ta, tekst, ta tekst bardzo podoba Jedna jest wada tego, moim zdaniem Jak za dużo emocji Jakby nam się udziela i w piątek i potem jeszcze w sobotę Bo będzie jeszcze jedna kwalifikacja i wyścig Obawiam się, że na niedzielę może trochę zabraknąć Na szczęście to jest z baku, więc Najprawdopodobniej będzie się działa Ostatni sezon Tosta a następny w kolejce będzie prawdopodobnie Helmut Marko. Sygnalizowałem to Wam kilka tygodni temu, że prawdopodobnie to pożegna się z tym zespołem już po tym sezonie i to. Potwierdził ostatnio ostatnia Alfa Tauri. W rozmowie z OE24, austriackim, austriacką publikacją, Helmut Marko, czyli szara eminencja wszystkich zespołów Formuły 1, powiedział jak do tego doszło. Mówi, to była przyjazna pogawędka w Kangarze 7, czyli to jest Muzeum Red Bulla w Salzburgu w Austrii, z Oliwerem Mitzlaffem, czyli nowym prezesem, który jakby przyjął stery po śmierci Dieticha Matyszica. Z Oliverem Miclawem i ze mną mmm, był także sam Franz Tost. Tost pozostanie do końca roku, a potem hmm, przejdzie przez hmm, okres przejściowy jako doradca. Pamiętajcie, że Tost spychał odpowiedzialność za, na inżynierów za to, że bo na początku sezonu jest, jest słabe, ale szczerze to on jest szefem. Od samego początku zresztą Toro Rosso, w 2006 roku, potem oczywiście po zmianie nazwy na Alfetauri, to już trochę lat minęło. On się, no, jest dość zaawansowany wiekiem, więc po prostu mówił, że jak odejdzie na emeryturę, to będzie jeździł, to będzie sobie jeździł na nartach, więc prawdopodobnie faktycznie to się spełni. Natomiast Helmut Marko mówił też o swojej przyszłości, i to jest bardzo interesujące. Mówi tak. Teraz zdobyćmy mistrzostwo świata, a potem zobaczymy. I mówi tak, już nie jest tak, że po każdym treningu i wyścigu e, składam raporty przez telefon. Nie mam już bez, bezpośredniej, osobistej i przyjaznej relacji. Didi, czyli Didier nic, był wizjonerem, który miał emocje. Tego już nie widać to jest to odniesienie do nowego prezesa. Też wam tu sygnalizowałem kilka iPhone temu, że no nie do końca jest dobrze rozumiany Helmut Marko przez, przez nowego szefa. No, ale Helmut to jest człowiek trudny w kontaktach on na przykład ma, ponoć zrobił taki numer, że zadzwonił do szefa i powiedział e, potrzebujemy tam, nie wiem, kilku milionów dolarów na coś i, i na, na coś i odłożył słuchawkę. No i wtedy, wtedy nowy prezes jakby tak był... Zdziwko go złapało, nie? Że w sensie, że, <gry Gerilim> że tak operuje. M Mówiłem was, wam też o tym, że w Red Bullu szykuje się zmiana układu sił, że no Christian Horner, który był szefem od początku ekipy, jednak był zawsze pod komu ten Marko. E i teraz e też on też dąży do tego, żeby stać się osobą numer jeden w Red Bullu niekwestionowaną. Przechodzimy do e Ferrari, w którym co prawda ostatnio na to, lepiej, ale jeśli chodzi o to, co dzieje się w ekipie. No to tracą kolejną kluczową postać. Ja się zastanawiam, czy to nie może być miejsce dla Marcina Budkowskiego, który jest no, bardzo kompetentną osobą, już z dużym doświadczeniem w Formule 1 i w FIA, i pracował, i wpracował w różnych ekipach wyścigowych, więc po prostu no, fajnie by było, gdyby jakieś miejsce znalazł. Niestety takie proste, dlatego że szczerze mówiąc, jak to Forum 1, żeby zdobyć pewne stanowiska, trzeba mieć po prostu. Plecy. A Marcin z tego co mi się wydaje był, był człowiekiem jednak poprzedniego prezydenta, z czym tym bardziej, że pracował w FIA. Więc tak, kto zastąpi Tosta w Alfie Tauri? Eee, myślę, że Marcin byłby super kandydatem w to miejsce, tymczasem wyłonił się Laurent Mikis, czyli dyrektor sportowy Ferrari obecnie, kluczowa postać, szczególnie po wywaleniu Matti Binotto, którego był prawą ręką, teraz jest prawą ręką Freda Wasera, ale nie na długo. Ehh, ostatnio Fred was redementował wieści, że Mikis odejdzie, mówił, że zostanie na, na długie lata, czyli było wiadomo, że, że Mickey's. Czy, czy. Nie wiem, jak go czytać, bo to Francuz. Macie's. Macie's. Macie's, bo S się nie czyta, jest bezwdzięczne, bo nie ma S na EPS, więc. Y, Macki Muszę. Wiecie o kogo chodzi. Y, no, było wiadomo, że odejdzie. Ehh, co mu się nie podobało, to o tym też wam mówiłem. Yy, po, po prostu, a był człowiekiem Binotto, który został wyrzucony, a po drugie, nie podobało mu się z tego, co mówią, to, że łapy w zespół wpycha Benedetto Winia, czyli prezes Ferrari, ale nie zespołu, tylko jakby koncernu, który się zajmuje produk produkcją samochodów. To też wam sygnalizowałem od razu, kiedy wyszły wieści, że pan Winnie uważa, że jest tak dobrze, że będzie w stanie poprawić zespół Formuły 1, co raczej nie nastąpi. No też to, to będzie to problem. I faktycznie tak się dzieje. Natomiast sam e, McKee, czy Lochą, Lochą, bo mi Lauren, tak, Lochą. To niby to, Karol Stank nie powiedział, że mogę mówić tylko z, mojej, z mojej, na podstawie moich osobistych doświadczeń, ale myślę, że to wspaniały facet, bardzo ważna i silna osoba. No i co na to Fred? Po pierwsze, to wielka szansa dla loha i nie będę go blokował, z całą pewnością. Po drugie, myślę, że Toro Rosso, czyli La tak naprawdę prawdopodobnie była trochę agresywna, jeśli chodzi o wypuszczenie notki prasowej, czyli że zbyt wcześnie po prostu ogłosili, że dojdzie do tej zmiany. Mamy długoterminowy kontrakt z Lorą i trzeba będzie podyskutować o detalach. Jestem to, aby chronić interesów Ferrari. Ferrari jest pierwsze i zawsze będzie pierwsze, a to oznacza, że musimy podyskutować o pewnych warunkach tej zmiany. Czyli nie będzie blokował, ale będzie przeszkadzał. Typowy Fred, prawda? Wspaniale, że jakby w dwóch zdaniach potrafi tak ładnie, może w trzech sobie zaprzeczyć. Co ciekawe, wcześniej Dawid Sanchez odszedł do McLarena i mówi się, że już sporo osób już odeszło i plany odejście z Ferrari. Mniej zdane, ale wciąż ważne osoby i stanowiska. I Fred mówi tak. Stracić dwie osoby z 1600 to nie jest dramat. Wiecie, że ważniejsza niż pojedyncze osoby jest zawsze siła teamu, siła całej grupy. Z całą pewnością eee, tak jest. W sensie, że no, oczywiście to jest zespół wszystkich skład jakby zestaw wszystkich składowych. Jednakowoż eee, po pierwsze, przez lata największy personel miało Ferrari. Jak to się kończy, to widzimy z roku na rok. A po drugie, tak, owszem, najważniejsze jest tak działa cała grupa, ale najważniejsza osoba jest tu, w sensie nie, że w mojej głowie, że to ja, tylko że na czele, a to jest czoło, więc, a zaraz potem kolejne są jakby mniej ważne, ale ultra ważne, więc owszem, grupa jest ważna, ale ci ludzie, którzy są tam na szczycie, to oni decydują o tym czy to będzie sukces, czy porażka, jak to wszystko będzie niżej poukładane, bo to od nich zależy. Natomiast Mekis będzie sobie mieszkał we Włoszech, w Faenzie, gdzie już przebywał, to jest dla niego z całą pewnością ważny czynnik, plus jeszcze został szefem ekipy zostanie, prawda, więc raz, a dwa, no będzie cały czas we Włoszech, no i już pracował w Minardi, w Faenzie, potem jak Red Bull przyjął Minardi, został nawet awansowany z, jako inżyniera, na no inżyniera z zespołu. W 2014 roku odszedł do FIA, a potem w 2018 roku przeszedł do Ferrari, które, co ciekawe, rekrutuje nowych i tu ostatnio taka znowu jakaś lampka nadziei, mam nadzieję, że dla Marcina Budkowskiego, może na to, żeby znowu się znalazł Ferrari. Jeżeli mają rozum, to na pewno się do niego odezwą, choćby po to, by pogadać. Pytanie właśnie, czy Fred, Fred mają rozum, ale jest to taki rozum, Street, Streetwise to się nazywa, mówiąc w skrócie, a Streetwise jest bardzo ważny. Ale, ale nie kluczowe, szczególnie w Formule Kwiatowe stopienie. to musiałem poruszyć, dlatego że, e, że to jest takie radosne wrócił niedawno i ja już dawałem pewne jakby. Nie pamiętam, czy mówiłem to w programie, czy, czy wrzucałem na Facebooka, trochę mi się to miesza, ale kilka jego zabawnych takich wypowiedzi. To w podkaście Track Limits. Dużo się od z niego ulało, dużo zabawnych stwierdzeń z takiej alternatywnej rzeczywistości Daniła Kwiata, który zawsze miał alternatywną rzeczywistość, typu na przykład Ile razy by nie dał dupy na torze i czego by nie zrobił, to zawsze była wina kogoś innego, choćby staranował półstawki. Choćby nawet jak wjeżdżał w dupę Vettelowi, jak go jakby cofali z Red Bulla do, do Toro żeby zrobić miejsce dla Verstappena. Nawet wtedy uważał się za nim winnego, mimo tego, że staronował oboje przed nim. I to nie była jedna sprawa. No i teraz ostatnio mówił o tym, że miał nóż w plecy wbity, jak mu to zamienili i że miał kontrakt z Ferrari tylko skoro się nie interesowało Ferrari, to dlaczego wylądował w Toro Rosso? Przecież to nagle przestali? Eee, pewnie tak, rozmowy pewnie jakieś były, no, ale raczej wątpię, że ten, że, że, że był kontrakt, w skrócie. Więc jest to w No i teraz mówił znowu w tym samym podcaście o Maxie, gdy, gdy Max gdy, gdy Kwiat był w Red Bullu i Max go zamieniał eee, i zrobił to raszadę, która boli do dziś. I mówi, że jak jeszcze był w Toro Rosso, to tak. Przez cały czas mieliśmy być kolegami zespołu, więc on miał być po prostu kolejnym kolosiem, którego muszę pokonać. I to wszystko. Już była między nami drobna rywalizacja, ale potem dostałem promocję do Red Bull Racing, więc niestety to się nie wydarzyło. Czyli w sensie, że nie jeździ razem w jednej ekipie, ale to by było interesujące. Bez cienia wątpliwości. Oczywiście trzeba to przyznać: Max robi sami tą robotę. Jest bardzo mocny, prawdopodobnie najmocniejszy w walce koło w koło, ale. Myślę, że wszyscy są do pokonania. Z całą pewnością każdego można pokonać. W pewnych warunkach yy, są do pokonania. A zespół dał mu wszystko, czego potrzebował, wszystko, czego chciał. No niby tak, ale. Yy. Czy on mówiąc, że każdego da się pokonać, to z, z tego co rozumiem, to jest kontynuacja, mówi, że on mógłby pokonać Maxa Verstappen'a. Moim zdaniem jest to oczywiście jakieś takie totalne bajdurzenie, jest to kolejna abstrakcja kwiata, który owszem był kierowcą bardzo szybkim, naprawdę dobrym i skutecznym, ale gdzie mu do Maxa? Max szedł do jego bolidu i wygrał swój pierwszy w życiu wyścig w Red Bullu. Gdzie kwiat w ogóle takich rzeczy był w stanie. Abstrakcja, no ale wiecie, to wiadomo. Teraz już to nikt tego nie zweryfikuje. No i też o Red Bullu. Tak idąc z tym. Kontynuując, jakby o tych trudnych czasach mówi, że po prostu ja im pomogłem w najgorszych, najbardziej głonych czasach, a oni się mnie pozbyli. No tak, tak, strasznie. Jak się go pozbyli? Przecież umieścili go w torosło. Dostał jeszcze szansę, żeby się podnieść, ale mówi, że już w Toro Rosso jak jeździł to miał, to miał na to wywalone. Co zresztą było widać na torze. Zupełnie inaczej niż Gasly, który został cofnięty do Red Bulla, czy tam do już, znaczy do Terroroso. Już nie pamiętam, czy to był alfa, Chyba to Rosy jeszcze wtedy. Został cofnięty i nie załamał się, tylko wrócił mocniejsze. zwrócił uwagę na tę różnicę. Gasni kontra Kwiat. kwiat. Po, po, po tej kwiat Po tym samym zabiegu, czyli zdegradowany. A Kwiat przyznawał, że mu nie jest ten, nie ten, że miał na to wywołane. Koleś ma tutaj, muszę powiedzieć, odwagę i czynność, Natomiast Christian Horner fajnie mu odpowiedział w podcaście Red Bulla King Bull dostał pytanie, aby rozpoznać kierowców po krótkim klipie audio. Jednym z tych klipów był Kwiat i, i Horner zgadł, powiedział, to był Daniel Kwiat. Pytanie brzmi, gdzie się rozbił, ponieważ było kilka tych kraks. No i nie trafił, bo obstawił, że to była kraksa w Sochi 2016, a to było Prix USA 2015. Kwiat, moi mini, dużo się... Rozbijał. Dobra, jeszcze depeszki, a potem lecimy ze specjalnymi kawałkami. A naprawdę, puszczamy, na przykład fragmenty pierwszego Vloga, który nigdy nie, zna, nie znalazł się na, na YouTube. Tak więc, e, nie uprzedzać faktów, e, jeszcze, jeszcze depeszki. E, zacznijmy od tego, że dodatkowy silnik na sezon 2023: e, Wszyscy kierowcy mają do dyspozycji dodatkowy silnik spalinowy, dodatkową turbospężarkę MGUK i MGUH. Zamiast trzech będą mieli cztery. To dlatego, że już teraz kilku kierowców musiało założyć nowe silniki. Ferrari założyło Charlesowi Leclercowi jego drugi, siln... drugi MGUH także. Plus oczywiście obaj kierowcy mieli nowe silniki założone na początku sezonu. Nick DeVries ma kompletnie nowy układ napędowy miał założony jeszcze przed tym weekendem, a teraz znowu były zmiany. Lando Norris, George Russell, prawdopodobnie w ten weekend też tak, czyn, tak czy inaczej miałby nowy silnik, natomiast poprzedni silnik stracił. Tak więc po prostu to jest ciekawe. Myślę, że to przyszło trochę bez echa, a jest to dość duża zmiana, ale wydaje mi się, że dość rozsądna. Natomiast pokazuje, że być może te limity jednak nie zostały ustalone zbyt rozsądnie, albo po prostu, że ekipy. Jakby obstając przy swoim i ryzykując awarię, po prostu po prostu zrobiły słusznie. Alison wraca na stanowisko dyrektora technicznego w Mercedesie, pewnie o tym słyszeliście. W 2021 roku zamienił się z Makiem Eliotem dlatego że chciał trochę więcej zostawać w domu. On miał taką ciężką sytuację, bardzo trudną. To chyba jeszcze był Ferrari wtedy, jak, jak zmarła mu żona. I potem spotkał, spotkał nową, nową osobę, zdaje się, że we Francji, jeśli dobrze pamiętam, którą ściągnął potem do Anglii i mówił, że czuł się głupio trochę, że, że mówił przez pięć 5 minut w tygodniu część, a potem znikał, więc po prostu wolał być w domu dłużej i zmienił stanowisko na głównego oficera technicznego, czyli taka praca niewymagająca wyjezdania na wyścigi, a już na pewno nie na wszystkie i taka bardziej perspektywiczna. Wchodziło planowanie na, na w, w, jakby w dłuższym terminie, podczas gdy Mark Elliot został dyrektorem technicznym, czyli pracował nad kokrętymi bolidami, konkretnie nad W13 i W14, czyli dwoma bolidami Mercedesa, który się co to zrobić, nie za bardzo udały i teraz znowu się zamienili. Alison mówi, że już teraz jego pani jego życia już jest jakby osadzona w rzeczywistości brytyjskiej, że po prostu ma co robić i że już nie musi tyle, on siedzi w domu z nią. No i że jest bardzo zajarany, że będzie dalej, że zwraca do tej funkcji, że to, to bardzo ją lubi. Tymczasem Mark Elliot będzie pracował nad projektami bardziej dalekosiężnymi. I nie będzie idzie na wszystkie wyścigi. Natomiast będzie prawdopodobnie doglądał też wejścia w erę 2016. Bardzo ciekawy wątek, jak Helmut Marko wsadził Luisa Hamiltona do Mercedesa. Czyli jak działa Formuła 1, bo to generalnie jest taka historia od, znowu o Formuł 1. Kilka osób miało zasługi w tym, że Luis przeszedł do Mercedesa. Generalnie kiedy wszyscy mówili, łącznie ze mną, że to jakiś absurd w ogóle, że z McLarena do Mercedesa, odwaliło mu. Bernie Kreston miał w tym udział, to taki często Luis pomija, bo też Bernie mu nie wiem dlaczego. Znaczy, wiem, znaczy jedzie po Bernim Louis niewdzięcznik, bo Bernie bardzo dużo mu pomógł. naprawdę, jak Hamilton nie był karany na początku kariery, był. Ponad prawem to Bernie. Fakt taki, że nie z czystej sympatii do Hamiltona, tylko chciał mieć wielką sensację wielkie i wielki tytuł i mistrza świata w pierwszym sezonie startów, e, i do tego jeszcze w, czarnoskórego. Natomiast pomagał Hamiltonowi dużo. E, Rozbron e, przekonywał e, Hamiltona, żeby wszedł do Mercedesa, wówczas szef tej ekipy, Niki Laudo oczywiście, konsultat, i Helmut Marko się do tego przyczynił. Zdarzył ostatnio w Sportbildzie, że dał lajdzie informację, że Lewis będzie dostępny, że kończy mu się kontrakt. Oczywiście nie byłem altruistą. W tamtym czasie sądziliśmy, że Lewis będzie mniejszym zagrożeniem dla nas w Mercedesie niż w McLarenie. Patrząc wstecz, to było kompletnie złocone sytuacji, choć w tamtym czasie nie dało się tego przewidzieć. Fakt jest taki, że faktycznie dominacja Mercedesa była trudna do przewidzenia, nie aż tak duża. Ale z całą tą wiedzą, jaką dziś mamy, z całą pewnością nie zrobiłbym tego więcej. E, mówi Helmut Marko, jeszcze z takich najkrótszych. Szal z nas się na liście w Spotify'a, wypuścił jakiś swój przebój grając na pienie. Dziękuję bardzo, Batku. O, jesteś od pierwszego vloga. E, Przejmij słowa, jestem od pierwszego vloga i stwierdzam, że spędziłem bardzo dobrze ten czas. Jak to zleciało, wychodzi, że spędziłem w swoim towarzystwie więcej czasu niż z niektórymi w rodzinie. Bardzo o mi. Dziękuję, bardzo Super robota. Eee, tak, i myślę, że wydaje, że na tym zakończymy depeszę. Teraz przechodzimy do tej części, powiedzmy, nieoficjalnej, ale retrospektywnej. Teraz porozmawiamy o F1 vlogu, jak to się zaczęło eee, i w ogóle, w ogóle skąd się to wzięło. Zanim wam puszczę pierwszy Instar, pierwszy wrócę pierwszego vloga, a potem wrzucę jeszcze raz te życzenia od Roberta, bo zdaje się, że były zagłuszone. Mam nadzieję, że to będzie działało dobrze. Jakby co, to piszcie mi, to piszcie mi od razu. To już odpalam na OBS właściwy plik. Więc trzeba zacząć od tego, że jak zacząłem się interesować Formułą 1, to był początek lat, lat 90., miałem takie marzenie, żeby być komentatorem Formuły 1. I to marzenie spełniło się dość szybko, dlatego że w 99 roku Kanal, Plus, w którym zacząłem praktyki, w 97 roku, dobrze pamiętam, w 97, tak, wprowadził multi-signal, czyli było, były wyścigi, nie było wtedy, znaczy internet bardzo raczkowo, nie było w ogóle takich teraz, że streamingi i tak dalej. Nie, nie była wiaplejka i tak dalej, więc e, e, na różnych kanałach po prostu z Dekodera leciały różne sygnały, typu e, jakby czoło stawki, środek stawki z, z boksów, e, lifetiming leciał też. Więc to było takie wielkie tam przejście, no i po prostu potrzebowali wielu komentatorów i ja dostałem swoją szansę, komentowałem głównie ten środkowy kanał, z środek stawki i potem większość, w zasadzie wszystkie kwalifikacje. Komentowałem, było to spełnienie moich marzeń. Ono się spełniło wcześniej, ale potem, kiedy, kiedy Kanal Plus zrezygnował z transmisji z Formuły 1, no, to, no to, to był wielki cios dla mnie, no bo moja wymarzona praca i tak dalej. No i potem starałem się gdzieś tam znowu załapać, ale z takich czy innych powodów, przez takie czy inne osoby byłem utrącany. Kiedy Eleven przejmował prawa, zgłosili się do mnie po jakieś tam rady i tak dalej, ale potraktowali mnie mało poważnie, dlatego że, no, kiedy przyszło co do czegoś, czyli to kwestie pracy, ja się tam pojawiłem kilka razy w studiu, ale potem się wkurzałem, dlatego że, że no, no. No, szczerze, no, też lekceważąca, bo na przykład, jak ktoś do ciebie dzwoni i mówi: O, czy przyszedłeś do studia? Tak, i mówi we wtorek, kiedy studio jest piątek, a żeby pojechać na wyścig, musisz złożyć agregację do trzech tygodni wcześniej. No to trochę tak, no wiecie, no to przecież nie będę rezygnował z wyścigu, bo on już zadzwonił, więc tak, ten, no doszło do takiej sytuacji, kiedy. Ktoś mnie spytał, dlaczego wilewanie się nie pojawią. Wtedy napisałem, co o tym sądzę. No i z właściwie, wiele, wydaje mi się, że wstrzymując, niedaleko od prawdy, No i w tym momencie już to było zakończone. Ja byłem trochę wkurzony, no, no bo jakoś tak miałem taką teorię, że jak powiedzmy, jak macie dwóch dziennikarzy, którzy oglądali karierę Roberta Kubicy od kategorii juniorskich, przy czym ja zacząłem wcześniej i potem obiedziło tyle wyścigów Formuły 1, potem jeszcze jest no, jedna dziennikarka, która oglądała karierę Roberta także w rajdach, coś czego drugi dziennikarz w ogóle praktycznie nie robił, poza moimi wyjątkami. No w każdym razie fajnie jest mieć kogoś takiego w ekipie, prawda, bo jednak to się obiedziło trochę wyścigów, coś tam powiedzmy mam do powiedzenia, więc czułem się tak traktowany trochę Pernoga. Tam, tam wiem też, żeby jakieś wewnętrzne inne czynniki, no ale to już nie, nie będziemy w to wchodzić w ogóle, bo to już było dawno e, i nieprawda. Dzięki temu, że ostatecznie nie zostałem wciągnięty do tego projektu, e, mam Was. ja e, Vloga. Dlatego, że muszę sobie. A, kij, mam. E, jak nie chcecie, żebym był dla Was, to mamy wolne media. A już miałem rozkręconego Facebooka, miałem, miałem Twittera. Miałem kanał na e, YouTubie. To po prostu zacznę robić swoje rzeczy. I jeszcze do tego no, był taki moment, kiedy się pojawił Max Kolonko, Mariusz Max Kolonko. Tam, abstrahując od tego, co mówił, czy mówi nadal, jak daleko odleciał, to co było dla mnie niesamowite, to to, że koleś siedział, siadł przed kamerą, leciał longiem przez niem nie 20-30 minut na jednym tylko planie, bez żadnych przebitek, bez niczego. I się go słuchało. Nie w sensie, że miał dużą oglądalność i faktycznie to wciągało. Jestem jeszcze kurcze. to jest możliwe. Można, bo patrząc jakby z tamtego punktu widzenia, jak jeszcze człowieka, który pracował przez lata w najróżniejszych telewizjach, a pracowałem chyba we wszystkich dużych telewizjach w tym kraju i także w Kanal Plus wiele, wiele lat, w różnych strzałach, ale także i z TVP współpracowałem, i z tvn i z Polsatem. Byłem przecież reporterem Polsatu przez jakiś czas. No po prostu nie mieściło mi się to w głowie. Ale okazało się, że to nowe media są trochę inne i że one faktycznie takich rzeczy przyjmują. Więc sobie pomyślałem: OK, no to ja też zacznę mówić. Tylko, że pierwszego vloga w ogóle nagrałem, jak byłem. Pojechałem na kilka dni urlopu do Stadmin, zresztą było super, prawie zero ludzi, wszystkie wyciągi otwarte. I koleżanka, jedna z wojska, poprosiła, żebym przetestował jej kamerę. Jedną. się sobie, o dobra, no to w takim razie założę na czoło tę kamerę i, i pogadam i wrzucę to na Facebooka. I wyszedł z tego pierwszy fanvlog, którego puszczę Wam dziś ze trzy minutki, będą wyglądało to coś mniej więcej tak. Mam nadzieję, że teraz dźwięk się nie pierwsze. Witam was mojej mini przy serdecznie w tych przepięknych okolicznościach przyrody, jak pewnie większość z was wie jestem na urlopie, to już koniec mojego wypoczynku, natomiast oczywiście dużo się dzieje. E, tak, wybaczcie, że akurat e, odważyłem się, żeby pojechać na wypoczynek, ale grudzień to inny miesiąc, kiedy mam trochę luzu. E, tak od stycznia w WRC, e, luty w WRC, e, potem pojawią się testy Formuły 1, 20 wyścigów Formuły 1, do tego dochodzi jeszcze RC. I tak jak się to wszystko skamasuje, to się okazuje, że naprawdę, e, jedynym momentem, kiedy można choć na chwilę się wyluzować, e, to jest właśnie grudzień. Stąd też, e, mimo tego, że tyle rzeczy się dzieje tam na zapleczu w kwestii Roberta, e, ja teraz pozwolę sobie trochę, e, trochę się zrelaksować. I w związku z tym też myślę, że przerzucimy się też trochę na wideo, żeby nie musiał tutaj pisać nie to, żeby się nie chciało, wręcz przeciwnie stałem się pusto powstrzymać od klawiatury. Ale pogadać możemy, tym bardziej, że właśnie akurat sobie wracam do mojej kwatery, więc muszę przejść przez górę jestem tym to tu są cztery gorony i teraz przejrzam sobie z góry na górę i testuję kamerę, nie powiem jaka nazwa, bo to nie, nie dla mnie, po prostu ktoś mnie poprosił, w związku z czym sobie pomyślałem, że przy okazji nagram sobie taki kawałek vloga i zobaczymy, może z tego wyjdzie jakaś też fajna forma na przyszłość. No i przy okazji Was na przejażdżkę po tym pięknym miejscu, myślę, że w vlogach się to bardzo fajnie odbija, to już dawno temu przetestowałem. No ale nieważne, przejdźmy, przejdźmy do tematu. Nie, tylko że no właśnie, z pojechał bardzo fajne, bardzo równe okrążenia, uzyskiwał naprawdę fajne czasy, teraz będziemy zjeżdżać razem. Tylko muszę znaleźć, którą trasą. Ale co innego, jeżeli jesteście sobie tak po testach, po ostatnim weekendzie wyścigowym, kiedy zespół już naprawdę wie wszystko na temat swojego samochodu, kiedy auto było dostrojane do wyścigu, w treningach, przez profesjonalnych kierowców, do kwalifikacji, a potem jeszcze podczas pierwszych daniach testów do nowych opon przez kierowcę, który świetnie żyje auta. A co innego, kiedy się wbijasz na swój pierwszy w wyścig na do, do modern, po tych czterech dniach, dajmy na te testów i musisz piątek sam, od początku, wsiąść do nowego samochodu wyczuć co się dzieje z tym autem, co się dzieje z ustawieniami, co się dzieje z oponami jak on coś zachowuje z takim, a nie innym ciężarem wymyślać co można w nim zrobić, żeby poprawić w ogóle zdefiniować co się dzieje z samochodem, czy jest szybki, czy nie jest szybki Robert też no, w tych juniorskich, formułach też pokazał to, że ma to świetne uczucie i kiedy przyszedł do BMW, czy to nie jest przypadek, że, że zastąpił byłego mistrza świata? Muzeum, tak? To się nie, nie zrobił tak. On jeździł w przygotowania, jeździł testy i pokazał nie tylko prędkość, ale wszystkim pokazywał, że świetnie przygotuje samochody. Pamiętam, że była taka anegdota. E, a to, to, to prawda, że wtedy jeszcze jeździł Bristol i Michelin i przedstawiciel jednej firmy mówi, o coś tam się śmieje, coś tam wam nie idzie. A ten drugi mówi, a to dajcie roz swojego faceta, który testuje oponę, ja jestem si Roberta. Chodzi o to umiejętności, o, o to wyczucie. I to jest e, tak, to jest to, co się tam wziął Myślę, że Sauber nie zawsze chciał z tego skorzystać. Odnoszę takie wrażenie subiektywne, że trochę ich tam bolało, że wszedł dzieciak z Polski nagle im zaczyna mówić i on lepiej wie w swoim pierwszym sezonie. E, I forsuje to. Co trzeba zrobić za to, żeby było szybsze? Takie odnoszę wrażenie że Renault. Re, oni to pokochali. Pokochali to, że Robert e, on sam z tej walikantki jest dostanie na torze jak najdłużej i przeanalizuje ostatnią śrubkę. Tylko po to, żeby to auto było jak najszybsze. To, to jest coś, co Robert sobie ma. Robert, jest też ciekawe. Pytany na, 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 na tych spysznych momentach sezonu. Wow. Ło! się. Trzeba jeszcze jechać. Tak czy inaczej, trzymamy kciuki za jak najlepsze rozwiązanie. A na razie odmeldowuję się z wakacji. I, i do następnego. I tak to się odbyło, jak widzicie, jakby problemy z dźwiękiem nie były pierwszyzną, i muszę powiedzieć, że bardzo mi miło, że przetwaliście aż tyle. Wiem, że to jest ciekawe, że dziś jak coś się czasami skrzani z dźwiękiem, a jak jestem gdzieś na wyjeździe, tak, jestem sam dziennikarzem, producentem, reżyserem, operatorem i dźwiękowcem, to naprawdę czasami coś nie wiedzie Raz coś tam się źle podłączy i już jest cała tego. Ukup, nowy mikrofon i tak dalej. takie. No, okej, okay, ale to, to też dużo czasu zajęło, zanim przetrafiłem i zdałem sobie sprawę, że pewne rzeczy jednak można i należy podciągnąć, więc dziękuję wszystkim osobom, które to cierpię, przetrwały, bo naprawdę były różne <słuch> ciekawe warunki. Natomiast e, kolejny fragment, o którym chciałem chwilę pogadać, to jest ten najbardziej chyba kultowy, ten, który bardzo tak wypłynął i który jest, nie wiem, zdaniem niektórych, cringe'owy, e, bo jest wyjęty z kontekstu. Czy ja wiem, co ja wiem? Natomiast e, no, on jest spuszczany tylko z jednego punktu. A nie jest w kontekście. I teraz, jak zobaczycie historycznie szczególnie, jak to wyszło, no to jest to mega fajny fragment w całości i bardzo logiczny i trafiony w 100%. Po prostu chodziło o to, że to były momenty, kiedy Robert walczył o po powrót do Formuły 1, to nie było pewne i pojawiały się głosy takie. Z... Słabe bardzo sceptyków, a i najbardziej irytujące było to, że ktoś sugerował, że ja doskonale wiem, że to się nie uda. Co było po pierwsze mega słabe podejście, a po drugie, sugerował, że ja kłamie, tak? Że ja mówiąc o tym, budując jakby nadzieje swoje i wasze na to, że ja doskonale wiem, że tak nie będzie, czyli po prostu, że kłamie, co jest naj, najwstępniejszą, e, szczerze, obelgą, jaką można dziennikarzowi, szczególnie niezależnemu, który co jak co, gdybym ja, gdybym nie był aż tak szczery i otwarty, to to. to Prawdopodobnie byłbym w wielu różnych telewizjach mówiąc w skrócie, więc chociażby i, i, i robił inne rzeczy, tak więc jest to bardzo nie fair. i się wtedy poirytowałem i wyszła klasyczna sekcja ja wiem co ja wiem, a w całości wyglądała mniej więcej tak. Do tego teraz chcę przejść, dlatego, że się pojawiły opinie po poprzednim strzale, że ta, ty dobrze wiesz, że to niemożliwe, że Robert, żeby Robert wrócił i tego typu pierdoły. Moi mili, to co ja wiem, to ja wiem. I nikt nie będzie mówił i pisał, że ty dobrze wiesz, bo to ja wiem, co ja mam na myśli i ja wiem to, co ja wiem, więc to jest po prostu totalnie nie do zaakceptowania takie, takie postępowanie. Ja wierzę, że to jest możliwe. Robert wierzy, że to jest możliwe. I nikt nie mówi, że jest łatwo, że y, można sobie wybierać miejsce gdziekolwiek w Formuły 1. Nie, jest bardzo trudno, sytuacja jest naprawdę ciężka, bo podkreślałem to milion razy. Robert wchodzi tam spoza układu, z ośmioletnią przerwą w startach y, do takiej całej układanki tego domina, y, w której te układance w tym obrębie Formuły 1 mamy już komplet 200 kierowców. Po bokach wpychają się z, różnej, z różnych stron różni kierowcy, w większość z budżetem, y, z, wspierani przez dane koncerny, czy zespoły, czy ich sponsorów, czyli z lepszymi papierami, i Robert musi się w to jakoś wbić. To jest. Kolernie ciężkie zadanie. Natomiast mówienie, że nie, to niemożliwe, sam dobrze wiesz, to się nie uda, co to jest w ogóle za podejście? Nie wiem, co, co to osoby w życiu osiągnęły w takim razie, jeżeli mają takie podejście do wszystkiego, nie, to się nie da, to jest niemożliwe. Moi mili, mając takie podejście do życia, czy tutaj w tej kwestii Roberta, czy we własnych prywatnych sprawach, skreślacie się na samym początku, to jest w ogóle, wiecie, najłatwiej jest odpuścić i powiedzieć, że się nie da. Więc taka to była historia. Wydaje mi się, że chyba ma ręce i nogi, prawda? Przyznacie, że. że... <grymna> no, no, została zabawnie użyta zresztą. Natomiast, no, wydaje mi się, że cały wód był bardzo, bardzo logiczny i ponadczasowy, no bo szczerze, co to jest za podejście w ogóle? Takiego, na pewno się nie uda i tak dalej. Jest absolutnie beznadziejne nie cię tą drogą, nie słuchajcie takich osób po prostu, nie dawajcie sobie wmawiać takich rzeczy, po prostu trzeba wierzyć do samego końca i teraz, teraz cała idzie seria młodych kierowców z Polski, którzy marzą o wejściu do Formuły 1, naprawdę wielu zdolnych młodych ludzi, zresztą napisałem wczoraj tekst o tym, nie wiem czy już się ukazał czy się jutro okaże na sport.pl gdzie wyliczam tych to, to, kierowców, te, te, te wszystkie nazwiska takie najważniejsze jak się wydaje myślę, że nie, nie pominęłem nikogo z takich bardziej o których się teraz mówi, prawda? I mam nadzieję, że są jeszcze inne osoby, natomiast już jest, jest to mocna grupa, no to no nie można, gdyby oni wychodzili z takiego punktu widzenia, że dobrze wiesz, że się nie uda, to po kogo w ogóle cokolwiek rzeczy robić. No to jest absolutnie podejście, które trzeba niszczyć, nie? bo szczególnie jak młodzi ludzie takie rzeczy słuchają, nie? A nie próbujmy, nie ma sensu. Absolutnie, absolutnie nie do zaakceptowania. I szczególnie, kiedy się zarzuca komuś, że kłamie, tak? To... Nadal czy od razu przy takim podejściu mi Dziękuję bardzo za donate, tak, też jeżdżę na nagłowiczni, prawą nogą do przodu. No i potem, no mieliśmy już potem. Tyle tego było, bo tyle sytuacji, nie wszystkie byłem w stanie w ogóle wygrzebać, nie wszystkie byłem w stanie znaleźć. Część wymi mi podsunęliście, jak was prosiłem jeszcze w zeszłym roku. Nie wiem, z maską jak zaczynałem, albo jak kaczka mi się przypiekała, ee, albo jak się włoniłem z nicości, w sensie czysto Czysty plan był z tyłu, ale ciała muzyka taka arabska, bardzo. No było tego sporo. No i oczywiście, dużo różnych samochodów. Na początku, oczywiście, robiłem samochodów, to były moje studia nagraniowe. Potem, potem zacząłem robić bardziej z mojego poprzedniego mieszkania teraz. Mam już cały zestaw OBS i, i, i robię w naszym nowym studiu nagraniowym. Teraz będą kolejne upgrady, muszą być, bo ta kamera jest beznadziejna. Wiem o tym, ale po prostu nie jesteśmy w stanie GoProsia do tego dostosować, żeby dobrze działał, więc tutaj też będziemy robić dalsze kroki. Ja cały czas jest dużo rzeczy do roboty, tak więc po prostu tak to się już kręciło i nadal się kręci, i jest to coś, z czego jestem bardzo szczęśliwy, że, że, że po prostu powstało i to oczywiście zawdzięczam, zawdzięczam to. Eleven Sports, tak się nazywa ta telewizja, tak, Elevenowi, tak więc pozdrawiam Czuki serdecznie, szczególnie szefowi Patrykowi, który zresztą lubię i znam, z którym mamy dobry kontakt. Gdyby, gdyby nie Wy, gdyby nie Ty, Patryk, oczywiście to by nigdy nie nastąpiło, tak więc, tak więc dziękuję, bo jest to teraz postawa mojego spokojnego życia, jak żegnałem się z moją poprzednią pracą, to byłem totalnie spokojny, bo już od dawna mam Was, mówiąc w skrócie, i dzięki Wam, dzięki Wam mogę robić to, co kocham i godnie z tego żyć. Jeśli chodzi o, inne, o inne fragmenty fanlogów, to to jest, jest jeszcze taka sklejeczka z różnych innych zabawnych sytuacji, samochodów i wydarzeń, i tekstów, więc, więc z okiem, co nam się udało wygrzebać na ten programik, tak to mniej więcej wyglądało. Eee, witajcie najmilsi w, w, w szybkiej szale. Nie no, szat, jestem trzeźwy, ale zastanawiam się, czy dajcie się nabrać po wczorajszym. Wczoraj też byłem bardzo grzeczny. Witajcie najmilsi w mojej azerskiej kuchni. Zrobimy to jak Colin Clark, tylko że kuchnia w Azerbejdżanie powiedzmy, że nie przypomina kuchni Wielkiej Brytanii, więc nie będzie już tak kolorowa. Za mną lodówka, przede mną drzwi i wyniki kwalifikacji. Ale oczywiście głównym tematem jest to, co działo się z Robertem i ten słynny dzwon. Będzie lało to wtedy w popłoku, będziemy zamykać dach. Czująco zdecydowany przez radio. Zdecydowany przez radio. Pardąsik. nasze warunki bojowe i mały przerywnik e, i moja zajebutna przyssawka firmy Trust Nie kupujcie tego badziewia Witajcie, na imię Sipola na kolejnego vloga W naszym studiu nagraniowym jest Honda Civic Type 320-konna przednia napędówka e, To jest nasza ostatnia wspólna przejażdżka Więc, e, no, może to być też tak nasz ostatni vlog, kto wie Nie oddam jej Razem zginiemy nie zginiemy, nie będzie dobrze, ale będzie to, to ciężkie rozstanie. Natomiast pogadajmy sobie trochę e, na temat e, ostatnich dni. Nie, natomiast no cóż, słowa są najważniejsze. Jesteśmy właśnie w Melbourne, e, zaraz będę jechał na tor z tyłu. E, być może zaraz przyjedzie jakiś tramwaj. Witajcie na w totalnie bojowych no warunkach. Jestem dziś na torze Nürburgring. No i doigrała się Formuła 1. Fernando Alonso odchodzi. Witajcie najmilsi z Gruzji, nie pytajcie czemu. Po prostu taki musiałem sobie kupić bilet, że muszę się kiblować za 4 godziny w nocy do 4.55 w Tbilisi na lotnisku międzynarodowym. Historia jest dość zawiła dlatego, że siedzę tutaj sobie, sobie gdzieś pod ścianą w terminalu przylotów. Znalazłem jeden, jedyny kontakt, do którego mogłem się podłączyć, gdyż padł mi komputer, kiedy pisałem w podróży na lotnisko, e, po, jeszcze w baku. E, a potem jeszcze szykowałem właśnie materiały do vloga. Witajcie najmniejsi z mojego studia nagraniowego, którym jest w ten weekend McLaren 720 S 720 konny kabriolet, który ma 2,8 sekund do setki wewnętrzny we mnóstwo karbolów, silnik V8. Witajcie najmilsi, witamy się akcentem gamerskim, jak ktoś ciął w Hawk Prost gater to zna ten utwór. Ja... Trochę wam się wytłumaczę, bo de facto jestem na wakacjach na Zanzibarze i miałem się odciąć, ale ja dosyć wiedziałem od początku, że raczej to nie... Witam Was serdecznie na Muszę Wam się na trochę wytłumaczyć. <gry> jestem już w Hiszpanii, w Barcelonie. Wybaczcie, bo jeszcze późną porę, ale po prostu tak to się rozegrało, że teraz dotarłem. Wybaczcie także to, że jestem dość chory. Więc jak będę po drodze dmuchał nosa, to tak, to proszę Was o odwrócenie na chwilę wzroku. Dlatego, że po prostu tak, że jestem dość mocno natomiast... No to mały skrót jeszcze widzę, że Mark Mar Doc One przypomniał między innymi o spotkaniu z policjantami z Miami, jak robiłem, jak robiłem to był chyba live w ogóle z Miami, się dobrze pamiętam w samochodzie. E Officer? <tyle>, Tyle było niesamowitych sytuacji. Śpiewy, nieśpiewy. Natalio, dziękuję bardzo za tego, za pierwszego superchata, za pierwszego donajuta, no, jakiego cię ci dostałem. Bardzo, bardzo jest miło z tego powodu. A skoro mowa już, już o tym, no to jakby F1 Vlog kolejnym takim krokiem, zresztą na to mnie namawiano już od dawna, wyście mnie namawiali jeszcze czyta nic na Facebooku, a potem jako widzowie prośbą i groźbą, żebym założył konto na Patronite. Ja się długo z tym zdrygałem i tak dalej, się zastanawiałem. Miałem taką trochę rozminę nawet moralną, ale potem sobie zdałem sprawę, że to jest najlepsze na świecie, dlatego że w tym momencie już nie jestem czymś dziennikarzem i nie jest tak, że, że musicie kupować jakieś, nie wiem, czy gazetę czy, czy, czy abonament, żeby mnie oglądać, tylko po prostu jestem waszym dziennikarzem i wy całkowicie dobrowolnie składacie się na to, że mógł porządnie funkcjonować. Więc tak się narodził projekt Patronite, który w tym roku już trzeci rok który okazał się wielkim sukcesem generalnie i dał mi nie tylko możliwość rozwoju i, i wybierania swoich wyjazdów i, i po prostu w, w, planowania życia lepiej, ale przede wszystkim wspaniali ludzie, wspaniałe gronio, wspaniałe spotkania, wiele w różnych miejscach, na torach wyścigowych czy, czy w pubach. E, I no przede wszystkim grupa. E, która się świetnie ze sobą dogaduje. To ja zawsze podkreślam, że to, co jest dla mnie najcenniejsze i najwspanialsze i taką, nie wiem, największą nagrodą za to, powiedzmy, za ten element działania, to to, że jak mamy jakieś spotkania patronusowe i ja nie jestem w stanie gadać ze wszystkimi naraz, więc siedzimy na, na takie większe stoliki, to czasami mam jakby wyrzuty, żeby podejść do danego stolika, bo tak dobrze się toczy rozmowa, tak dobrze się ze sobą bawicie i dogadujecie, że po prostu, że szkoda mi przerywać, że wchodzić to wszystko. Tak więc no, dostałem po prostu dzięki temu jeszcze grupę. Bardzo, najbardziej zaangażowanych osób w, w moją działalność, co jest wielkim darem, i też na moje 25-lecie, które obchodziłem w zeszłym roku. Moi patroni przygotowali no, super życzenia. To teraz wpuszczę kombinację, w której będą także życzenia od blok ekipy w ogóle, co było <laughs> szokujące. Nie wszystkie się zmieściły dlatego, że po pierwsze no, pytałem na grupie naszej o, o zgodę na to, żeby, żeby je wrzucić i nie wszystkie dostałem zgody, a dwa i też byłyby bardzo, bardzo długie te życzenia. Natomiast zwróć uwagę, jakie dostałem życzenia i, i kogo spotkałem. I mam blisko siebie dzięki, dzięki temu, że ten vlog powstał. Bo tak naprawdę Patronite tak naprawdę się rozwijał głównie dzięki, dzięki vlogowi. Znamy się od 2000 roku, czyli to już jakieś 22 lata. Widzieliśmy się wielokrotnie przy okazji wyścigów od 2019 roku patronem jestem od samego początku i mam nadzieję, że będę do końca świata jeden dzień dłużej. Pierwszy raz natknąłem się na redaktora Cezarego Gutowskiego szukając wywiadu z Robertem Kubicą. Ten wywiad sprzed 6 lat. Witaj najmilszy z tej strony Kaspera, a zatem twój widz od roku 2019. Cześć. Cezarego śledzę w różnych miejscach mniej więcej od 2017 roku. Zaczął się od YouTube'a, potem doszedł Facebook, Instagram. Hej, Cezary, 25% Piękna liczba, gratuluję. My znamy się od mniej więcej jakichś 12 lat. Ja wtedy miałem trochę więcej włosów, Ty z kolei trochę więcej kilogramów, ale dobra, może mniejsza z tym, bo to nie o to w tym teraz chodzi. Cześć, Czarek. Oglądam Ciebie z dobre 5, może 6 lat. Bardzo cenię w Cezarym jego wyraziste opinie. Nie zawsze się z nimi zgadzam, ale myślę, że dają do myślenia. Są swoistym rodzaju benchmarkiem, jakimś takim odnośnikiem. Za co cenię Cezarego? Za to, że nie sili się na, na bycie obiektywnym. Redaktor nie może, nie powinien. Nie jest to możliwe, żeby był obiektywny. Ma swoje opinie, jest opiniotwórczy. To, co mnie urzekło najbardziej w Twojej pracy, to. Taka umiejętność czytania ludzi i relacji międzyludzkich. Cieszę się, że, że mogę należeć do tej społeczności. Jest to pozycja, która realnie wpłynęła na moją adolescencję, i dzięki niej spojrzałem nieco inaczej na swoją pracę, studia i na to, co chcę w życiu robić. Siema Cezary, wszystkiego najlepszego z okazji 25-lecia pracy zawodowej. Gratulacje z 50 tysięcy subów, życzę Ci kolejnych 25 lat. I kolejnych 50 tysięcy subów. Dużo siły i wytrwałości. 701, 702, 703. Życzę Ci, żebyś się nie zmieniał. Dalej brnął do przodu. Dalej miał to super poczucie humoru, i z uśmiechem na ustach robił dla nas tą wspaniałą robotę. Mistrzostwa dla Ferrari. Błagam, chociaż jedno. I życzę Tobie, Cezary, zdrówka, bo mam wrażenie, że całą resztę super sobie sam ogarniesz. Dzięki, że jesteś. Hej. Serdecznie życzę co najmniej kolejnych 25 lat pracy i wszystkiego najlepszego w dniu Twojego jubileuszu. Gratuluję pomysłu, gratuluję świetnego odnalezienia się w nowoczesnych mediach społecznościowych i, i rób tak dalej. Kolejnej 25 Ci życzę. Życzę Ci wszystkiego dobrego ciągłego rozwoju. Gratuluję z okazji 50 słów. Trzymaj się. Witaj Cezary, z okazji twojego okrągłego jubileuszu życzę ci kolejnych 25 lat z rajdami Formuły pierwszej, spełnienia marzeń tych zawodowych jak i prywatnych. No i wszystkiego najlepszego. Aha, spotkałem na rejonie trzech ziomali z Grochowa i chcieli coś dorzucić. Siema, tu Space! Chodzą słuchy na mieście, że jakiś youtuber ma jubileusz, to zapraszam do Speruno na piwerko. Ja to oglądam F1 vlogi od dawna, szkoda, że Kubica już nie jeździ bawalką. Siemanko, przy piwerku zawsze F1 vloga odpalam oraz nie użyj spada ku Patrz roces <grywa> Więc tak to wygląda. Eee... <grywa> Zawsze super przyjemne, znoszące chwilę, tym bardziej, że się wtedy zupełnie tego nie spodziewałem. Super grono, dziękuję wam bardzo za to, że ze mną jesteście, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Po prostu tworzymy społeczność, do tego są media społecznościowe. Mówiąc w skrócie, to jest chyba to, co jest z nich najfajniejsze. I jesteście stanowicie o moim, nie wiem, poczuciu bezpieczeństwa, siły, i dzięki wam mogę robić dalej to co robię. Dzięki wam mogę dalej robić iPhone, vlogi na przykład. A i, i nie przejmować się tym, co będzie się działo poza tym. Po prostu. Tak to wygląda nie inaczej. No i jeszcze na koniec ten Space on Wojtas i Walu. Złożył mi życzenia eee. blok ekipa eee. którą lubię bardzo. Eee. No tak, dziękuję Wam bardzo, że ze mną jesteście. Także we fan vlogu. Eee. W ogóle zibi, zibi dziękuję bardzo za bardzo, bardzo, za zacnego Donatana. Zresztą pierwszego bardzo mi miło z tego powodu. Eee. Będziemy dalej walce miedzić, prawda? Tak mi się wydaje. Dobra, te, teraz pora na pytanie od was, ale zanim przejdą pytania, tu jest opóźnienie na transmisji, to jeszcze wam puszczę raz też no, życzenia od osoby kluczowej w moim życiu, czyli, czyli no, za, zawsze mówiłem o tym, że w moim życiu zawodowym, a też trochę prywatnym, że no, różnie w moim życiu bywało. Czy, czy raz gorzej, raz lepiej. Początki być może bywały trudne, ale ale potem zawsze wszystko wychodziło na dobre i uważam się za osobę, która ma bardzo dużo szczęścia w życiu. Dziękuję bardzo, 447. Jednym z przejawów tego szczęścia jest to, że z całą pewnością było wiele osób, które w Polsce, które się fascynowały motorsportem, tak jak ja to robiłem przez te dekady. Motorsport jest przecież no, dość już ten, wiekowy, bo grubo ponad 100 lat. I akurat mi się trafiło, że w momencie, kiedy ja miałem największe moce Przyrobowe, taki w taki śile wieku, jeszcze młody dziennikarz i byłem w odpowiednim miejscu i czasie, przydarzył się najwybitniejszy polski kierowca w historii. No, z którym się zresztą zainteresowałem bardzo wcześnie, dlatego że. też znaczy bardzo wcześnie, później niż bym chciał, tylko byłem bardzo młody, ale po prostu no jeszcze na, na tym etapie startów juniorskich w, w formule Renault 2000 i wyszła z tego najwspanialsza przygoda, jaką sobie można wyobrazić. Najwspanialsza, dlatego że. Zmienna, tak, tak jak życie, że, że były to wzloty i upadki, chwile no, cudowne, wspaniałe i też chwile gorzkie, ale to, no, na to składa się tak naprawdę pełne życie. Więc, więc po prostu no, mogłem i nadal mogę śledzić karierę i postępy Roberta Kubicy, co mnie nauczyło bardzo, bardzo dużo i o motorsporcie ogólnie. Dzięki Robertowi między innymi pokochałem rajdy i poznałem. Ale nie tylko. Ale też i o życiu. Tak naprawdę najbardziej chodzi o takie kwestie życiowe, i w związku z tym, zanim przejdziemy do tej części pytania od Was, to jeszcze raz wrzucam to, co na początku mi się pokryło, co wytnę na pewno po tym materiale. Czyli, czyli te życzenia, które też dzięki Aldonie dostałem na 25-lecie od, od Roberta, bo są bardzo, bardzo fajne. Hej, Ces, słyszałem, że obchodzisz 25-lecie. Myślałem, że. E, już więcej czasu minęło od e, naszego pierwszego razu, kiedy się spotkaliśmy, e, jeśli mnie ja pamięć nie myli, było to Mugello e, 2000 chyba drugi rok e, Formuła Renault e, pamiętam, e, chyba pracowałeś dla Canal Plus e, jakby nie było e, trochę lat minęło e, 20 lat e, także e, kupę czasu e, także e, cóż Następnych minimum 25 lat albo inaczej. Życzę Ci dużo energii, siły. Nie jest to łatwe. Jak wszyscy wiemy, masz też swój charakterek. Także trzymam kciuki, żebyś cóż, osiągnął tego, o czym marzysz. No i co? Do zobaczenia w padoku albo gdzieś przy mikrofonie. Także pozdrawiam. Z I to ostatni materiał, jaki miałem przygotowany na dziś, więc jeżeli macie jeszcze do mnie jakieś pytania, to dawajcie, A jak nie, to już jutro raczej nie będę robił pytań, ale w niedzielę po wyścigu znowu robimy takiego klasycznego live'a, już raczej nie będę pod krawatem, więc jeżeli, jeżeli chcecie o coś spytać, now the time. Now the time, jak to omawiają, tylko jeszcze odnotuję moment, ten timecode na pytania. Niech będzie 18:50. Eee, i, I dawajcie moimi, dawajcie, jest coś tutaj. Czy, ma, ma, czy coś mamy, czy ten? Czy już się zawijamy, bo w sumie jest piątek wieczór, więc, więc jeszcze ten, cała noc do, do podbijania świata eee, przed nami. Eee, widzę, że wzruszenie odebrało Wam mowę, więc prawdopodobnie po prostu część, część odpowiedzi na Wasze pytania. A, 3000 F1 vlog w stroju Borata. No, to jest de facto strój Borata, tylko w garyturii jest trochę lepszy akurat. Czy masz na myśli strój kompilowy barata, Bo to dwie różne rzeczy. W kompilowym raczej, raczej nie zrobię. Ale, ale, ale jeszcze będziemy mieli no, gdzie okazję się spotkać. Jaki dziennikarz f jest największym propagandistą i dlaczego to Kravitz? Nie wiem, czy Ted jest największym. Myślę, że tam cała, cała grupa brytyjskich dziennikarzy jest faktycznie takimi propagandystami generalnie brytyjskiej racji stanu. Eee, można by było wymienić kilku, ale to w sumie... To... Też jest to jakieś naturalne, tak mi się wydaje, więc nie ma tutaj jakiegoś. Trzeba po prostu zdać sobie sprawę, z czym mamy do czynienia, tak? Czy jakoś to, to prze, prze, przepuszczać przez filtry naszego pojmowania e, rzeczywistości. E, o, Baltazar, podczas do oglądania twoich logów dorobiłem się dwójki dzieci. E, Okej, okay. bardzo miło, znaczy rozumiem, że taki nastrój, jakby. Bardzo się Gratuluję przede wszystkim e, z całego serca, naprawdę bo to jednak wielki wyczyn, taki bardzo, bardzo poważny. Cześć, co mi się dotąd jeszcze nie, 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 nie pokleiła. Gdzie kupiłem mikrofon marki F&B? W internecie kupiłem. De facto marka jest inna, ale jako, że nie chciałem jej eksponować, bo nie mamy żadnej współpracy, no to, no to zalepiliśmy ją tą nalepką. Myśli, że gasli coś wyjeździ w Baku. Eee, paliwo w Baku wyjeździ. Eee, myślę, że ma dużo szans na to, żeby, żeby coś tam wykręcić, ale no, widać też było po ogonie, że tempa brakuje. Eee, Alpin zobaczymy, jak to się będzie układał na przykład na dłuższych przejazdach, szczególnie w, w tym niedzielnym. Jeśli chodzi o krótsze, no to wygląda na to, że niewiele, niewiele rzeczy da się z tym zrobić, jak sądzę. Jeszcze widzę, że Sebastian serdeczne gratulacje. Piękny że bardzo mi miło. Wydawałyśmy mi się starszy niż 25 lat. No, jestem trochę starszy niż 25 lat. Czy Raser wepchnąłby Luisa z gdyby dokończył okrążenie? Jest to niewykluczone. Raser mówił, że byłby na ósmej pozycji. Więc ewidentnie to sugerował. Zresztą tutaj wcześniej cytowałem. Rafi, dziękuję bardzo za Donata i za bardzo miłe słowa. Cezary. Dzięki za wszystkie, dotychczasowe live. Wszystkiego najlepszego. Pierwszy w ogóle ten bardzo, bardzo mi miło dziękuję. Warto wiedzieć, dziękuję za, za, za zacny ten super czacik. Eee, super fajnie. McLaren naprawione, no z całą pewnością poprawione. Pytanie, czy jest to kwestia jeszcze tego, że tor jest bardziej odpowiadający McLarenowi, ale też mówili chłopaki, że te upgrady faktycznie działają. Na którym że nie obiedzie leklerka? Nie wiem, czy go tak obiedzie, ale pewnie y, jutro na drugim można już łączyć DRS, prawda? No to jeżeli tam nic się nie zepsuje na starcie, no to prawdopodobnie. myślę, że drugie, akurat trzecie, Aczkolwiek Ferrari na prostych jest szybkie też. Więc wydaje mi się, że... Ale no DRS, DRS bardzo dobrze działa w Red Bullu, aczkolwiek w Ferrari, jeśli chodzi o DRS, także dużo postępy i też mówią, że życzą się tutaj dobrze. Dziękuję bardzo Marcinie, <grytanie> także za... za... Wow. Zbieramy nagrody. <grytanie> to bardzo mi że Leclerc zmieni zespół? E... Pytanie na jaki? No mówi się, że mógłby pójść za Hamiltona do Mercedesa, no ale Mercedes ma już George'a Russell'a aczkolwiek nie jest Russell jeszcze aż takim pewniakiem, być może by poszedł do tam, natomiast no, póki co jeździ w Ferrari, czyli w zespole marzeń, jeżeli już gdzieś masz jeździć i jednak nie zdobyłaś tytułów mistrza świata, to z całą pewnością najlepiej jest jeździć w Ferrari. Czy uważam, że Leclerc nie wytrzymie jutro w sprincie? No mam nadzieję, że wytrzymie, no jemu się zdarzają wpadki, ale nie co, nie w każdym wyścigu, więc wydaje mi się, że znowu tą swoją raz na jakiś czas zaliczył w Grand Prix Australii i teraz liczy na to, że, że dojedzie do ziemi. Ja pytam o klocki tego Lego McLarena. Czy na. A tak. No nie, jeszcze nie. jeszcze nie, Ale mamy innego tutaj. Tylko nie McLarena. Znaczy, tak. to Jest de facto McLaren, tak. tylko że Senna. Tak więc, tak więc w tym miejscu staną, staną inne inny McLaren. O taki. Kogo z szefów ekip od pięciu lat uważa za najgorszego i dlaczego to pani Claire Williams? No, ja no, wiadomo, że Claire Williams to po prostu. Claire Williams i długo-długo nic jeszcze. Dlaczego? Bo jej buta była w tym wszystkim najgorsza. Kurczę, coś mi tutaj wyskoczyło. Naprawdę. No, I no, taki, no po prostu. Osoba, która często moim zdaniem nie się z prawdą, to nie tylko moim zdaniem. Wystarczy wspomnieć sytuację z tym skrzydłem, tak jak w Roberta w Rosji zciągnęli z żeby, żeby, żeby żeby skrzydło, i powiedziała, że każdy ze był tak zrobił, że, że każdy z tak postępuje, co było bzdurą, bo nie przypominam sobie takiej innej sytuacji i różne inne, innego rodzaju sytuacje, więc z całą pewnością była absolutnie najgorsza. Myślę, że też Monisza Coulterburn nie był jakimś fenomenalnym szefem ekipy, ale aczkolwiek o lepszy od pani, od pani Eklarki. Dziękuję bardzo, Pawle, za, za donate i za, za przymiosława, za zdrowie. Pięknik historykowo mistrzowskie roboty. Bardzo, bardzo bardzo, mi miło. Czy forma jednego okrążenia kwalifikacyjnego do sprintu miałaby sens? Myślę, że to jest w ogóle inna filozofia ścigania, moim zdaniem. Trzeba by się nad tym dużo zastanowić. Fajne były te jedno okrążenie, ale trzeba pamiętać MN, że ona nie jest do końca sprawiedliwa, dlatego, że kierowca, który wyjeżdża na początku kwalifikacji ma mniejsze szanse, niż kierowca, który jeździ każdy kolejny. Każdy kolejny kierowca ma lepszy stan toru i jeździ coraz lepiej. Co ze spodniami? Okej. Okay, no, zastanowię się. Już zbliżamy się do tej chwili. Darek, cześć wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i motywacji następnych 25 lat, wspaniałej pracy, którą robisz, i szczęścia w nowym związku. Dziękuję bardzo, dziękuję. Przemian, czekajcie, ja muszę zobaczyć, czy moje spodnie. Dobra, spodnie mam, bo szczerze, ja tutaj ten cały dzień różne rzeczy w pośpiechu i, i po prostu zaznaczyłem marynarkę, ale spodnie mam takie domowe. E, Ferrari przyspieszył, czy również przyspieszył w tempie wyścigowym? No, myślę, że tak, myślę, że to było widać generalnie. Ferrari jest szybsze niż się zdaje. I myślę, że, że Baku to pokaże. Niekoniecznie będzie to Ferrari, że będzie to Ferrari Carlosa Sońca. Tak, widziałem, że nowy Hypercar, nawet, nawet Michał Żak, który tutaj się pojawił w tych życzeniach, ostatnio wrzucał na tym na Instagramie, że takiego właśnie składa. Mam nadzieję, Michał, że ten, że już zbliżesz się ku końcowi. A nic nie przebije prezentacji, jak działa Arynamika Williamsa. Faktycznie pamiętam to, to, tamten pokaz działania w 2019 rok. Tak też było, było całkiem, całkiem spoko. Dobra Mami, wydaje mi się, że to jest ten dobry moment, żeby, żeby już na dzisiaj się yy, 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 rozstać. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, jeszcze raz za te wszystkie lata. Czyli jest oprócz RK uniwersalny kierowca, Ray de tory. Fernando Alonso jest całkiem uniwersalny. Myślę, że Max Verstappen był też dobrym, uniwersalnym składaczem. Dobra, wracając, bo to się zakopię w tych pytaniach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie jeszcze raz za te 500 lat, czy tam 500 vlogów, a tak naprawdę więcej, bo jeszcze były inne formaty programów. I zapraszam na kolejne. I na koniec, no dobra, słowo się rzekło, pokażę Wam jakie mam spodnie do tego garnituru. Niech to zostanie między nami. Więc one wyglądają Więcej. Tutaj jest sz sznurek i ten i. i no de facto y co tu drzem widzę, spodnie y dresowe. Dziękuję bardzo Adi. Wow, late, late time donate y na pomarańczowo. Dziękuję. To bardzo, bardzo hojne i, i zacne. Y I co? I łapiemy się jutro po tych po kwalifikacjach. Y tak, i po, znaczy po kwalifikacjach i po sprincie kwalifikacyjnym. Y I. I tyle, nie? Jakkolwiek głupie pytanie zabrzmi. Po prostu e, widzimy, się, widzimy się po kwalifikacjach. Trochę już głupi wątek, wątki, naprawdę, bo jest, naprawdę jestem wzruszony, więc w skrócie. A potem, a potem widzimy się po wyścigu już na takiego normalnego F1 Jak za dawnych dobrych czasów. Miłego weekendu. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you.